Bardzo proszę o uwagę. Będziemy rozpoczynać dzisiejszą. Nie widzę. A więc na
13 razy było jednogłośnie za przyjęcie porządku obrad. Powinowo jeszcze dyrektor szkoły podstawowej w Biłowie, witam bardzo serdecznie pani Ewo. Przepraszam, nie zauważyłem. Porządek został przyjęty. Proszę pana wójta o złożenie sprawozdania. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, sołtysi, zaproszeni goście. W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne i na pewno państwo zauważacie, że już jest efekt, bo już część tak zwanych nieczystości, bo ja to tak nazwę, już jest odbierany. Mało tego, w rynku piwowie odnawiamy tutaj pergole. Jest co robić. Naprawdę na terenie gminy mamy wiele rzeczy, które należałoby poprawiać, a tak szczególnie to i przystanki trzeba by było odnowić, bo też są, a to zaklapane, a to są po kosze pourywane, a to proszę państwa nieczystości. Teraz ktoś ostatnio opony nam wyrzucają. Nie wiem co się dzieje, ale wcale to tak pięknie nie wygląda, bo jak jeździmy po terenie, to po prostu tak tylko sprzątanie i sprzątanie. Tutaj mam jeszcze prośbę do państwa sołtysów, żeby jednak jeszcze ludzi, mieszkańców uczuli, może też na tą kartkę puścimy, że proszę państwa, jeżeli ktoś ma wyrzucić gdzieś, to mamy cały czas pojemnik tutaj na miejscu. Prosimy o zgłaszanie do pani Moniki Haber, prosimy o przywożenie też nieczystości i wrzucanie, to pan sekretarz mówi, bo ktoś nam przywiózł, no nie ktoś, bo już wiele osób, wyrzucają po prostu koło kontenera, gdzie chłopaki muszą iść tam i to wrzucać. Ja bym prosił, jeżeli ktoś przywozi, to żeby sobie pozwolił, żeby wrócić przynajmniej do tego kontenera. Proszę państwa, odbył się kontakt wójtów i na tym kontekście był pan sekretarz, więc tutaj poproszę pana sekretarza, żeby troszkę te sprawy niektóre rozszerzył, bo zna te tematy, ale proszę państwa, tam wiele spraw jest poruszanych, a szczególnie z tego, co mi wiadomo, bo ja ostatnio też się mocno dowiedziałem o czasie dróg powiatowych. Stan dróg powiatowych nam się pogarsza. Ale muszę państwu powiedzieć, że ostatnie zgłoszenie przez starostę, a w zasadzie powiatowy zarząd dróg, weryfikację dróg powiatowych, była komisja z pana wojewody, pozwoliłem sobie też z komisją troszkę pojeździć, to jest bardzo ciężko, żeby przeforsować ze względu na wiedzę na pewno. Nie możemy tutaj na razie nic powiedzieć, ale droga Załusków, która w kierunku Przemysł będzie miała sporo punktów i mam nadzieję, że ta droga przynajmniej w dwóch odcinkach będzie poprawiona i uzyska jakąś promesę. No i droga w kierunku Piotrowa. Być może gdzieś jakiś też odcinek, ale nie za dużo, bo prawdopodobnie tam nie ma za dużo pieniędzy na podział na te remonty. Cały czas, proszę państwa, uzupełniamy też ubytki na naszych drogach. I państwo, ale prosiłbym o uwagę. Państwo zgłaszajcie tu bezpośrednio albo w tak każdy dzwoni do mnie. Ja proszę państwa mam też tych spraw ostatnio tak jest dużo, że po prostu jak tego nie ogarniam, od tego jest pan Tomek Mroczkowski i tutaj kolega Rafał Kubański, który ogarnia te tematy, chociaż ostatnio mówi, że to nie jest takie też proste, bo okazuje się, że mamy coraz więcej dróg asfaltowych, a jednak te drogi, które żeśmy wypuściowali, one by trzeba było je mocno po takim większym deszczu, należałoby je poprawić. Też mam już informację, że w najbliższym czasie wejdziemy na łatanie ubytków na drogach asfaltowych, ale też nie takie proste jest firmę, trzeba po prostu się prosić, bo wszystkie firmy mają robót na drogach, a chodzi o te ubytki, to nie jest jakiś wielki interes, ale mam nadzieję, że przyjdą. No tak, proszę państwa, tu pan sekretarz mi podpowiada, ale proszę państwa, to będzie jeszcze robione więcej, bo na drogach wojewódzkich też się zmieniło, bo widzicie państwo, Giżyca, odcinek, który został położony i Miłowie do generała Obada ten jeden, ten odcinek. Mało tego, będzie też do
prawdopodobnie do Wołyńskiego obsługi, bo też to na etapy będzie szło, będzie też po 18 roku jeszcze nakładka. Ale cały czas walczymy o, proszę Państwa, dokończenie Brzozowa i tutaj rejon sam przejścia przez Brzozów. Mam nadzieję, że w tym roku uda się dokumentację, bo mamy już tą dokumentację, jak Państwu mówiłem poprzednim razem na sesji zatwierdzoną, bo jest po opiniach i mają powstać tam te dwa skrzyżowania w postaci rąk, które na pewno spowolnieje ruch, mało tego poprawi bezpieczeństwo, szczególnie jazd na Ostrowce, na proszę Państwa, tam na Zalesie i na kierunku. W kierunku, proszę Państwa, tamten się poprawi ten wjazd, ten lewo skręt, bo tam jest bardzo niebezpieczny. Walczymy też mocno, żeby jak najszybciej poprawić drogę do Ładu. No tutaj pani sołtys Ela Burmistrz cały czas mi o tym też przypomina. Pani Marta tutaj też podnosiła kilka razy. Proszę Państwa, nie jest to takie wcale proste, ale mam nadzieję, że w ciągu 2 lat będzie już połączenie z kamionem, a w zasadzie aż nowym dworem, bo obiecują, że do nowego dworu będą wszelkie uzupełnienia, bo te odcinki, które nie zostały wykonane. Zostaje jeszcze tutaj w rejonie przy Płocku te 2 odcinki do Dobrzychowa i one też, one są podobno w najlepszym stanie i mam nadzieję, że będą też połączenie będzie do tego do Płocka lepsze. Chciałem powiedzieć też Państwu, że tutaj, jeżeli chodzi o te drogi, które też przeszły weryfikację dróg tych tak zwanych klęskowych, chodzi o ulicę Strażacką w Iłowie, to musimy tą ulicę, a w zasadzie drogę dojazdową do dwóch poszerzyć. Będą tutaj problemy, ale teraz tam jest ta ustawa taka, która daje nam takie możliwości. Proszę Państwa, tam jest droga 4-metrowa, która jeżeli byśmy zrobili 3,5 metra pas, to nie ma pomocy, nie ma. A tutaj jak widzicie Państwo w rejonie Państwa Sodulskich i tu na tym dojeździe, to jest okropnie i tam woda stoi praktycznie aż sama wyparuje. Teraz ostatnio to łabędzie nawet się przyniosły i mety. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie, proszę Państwa, też jeszcze pozyskamy 500 ton kruszywa, ale to jest wszystko i tak mało, bo tutaj szanowny nam Rafał otrzymał 2 łódki do dyspozycji ze zrywki w Kirzy i odezwą mu się to w ciągu tygodnia. Proszę Państwa, takie zapotrzebowanie. Takie, a mamy jeszcze trochę, ale to jest nie nasze. To jest wojewódzkiego zarządu dróg, mają na Pobocach i Życach przeczytywać to na Pobocza i sporo. Nie wiemy jakie są sprawy, ale na pewno w Czereśniach, w Truskawkach, Wrzesnych, proszę Państwa, te sprawy są duże. I mi się wydaje, że będzie taka konieczność, będzie taka potrzeba, bo my sami już żeśmy tutaj na ten temat rozmawiamy i teraz przyszło pismo, jeżeli będzie tak, musimy powołać komisję i będziemy zbierać, proszę Państwa, obawiamy, że możemy wszystkiego nie ogarnąć, ale proszę Państwa, co będzie możliwe, to proszę Państwa będziemy robić. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę pana sekretarza o dalszą sprawę. Kwestię do powiedzenia odnośnie właśnie tych strat spowodowanych przymrozkami kwietniowymi. No przymrozki kwietniowe nie są czymś niespotykane, prawda? Bo w naszym klimacie to jest normalne, że w kwietniu są przymrozki. Natomiast chodzi o konkretnie już do rzeczy. Od 8 do 19 maja będą przyjmowane wnioski odnośnie tych przymrozków. Czyli jeżeli ktoś z Państwa zaobserwował straty, czy to w jabłkach, czy to w gruszach, czy w śliwkach, czy w wiśniach, czy leśniach, proszę o składanie w pokoju numer 12 na pierwszym piętrze u pani Mirosławy Kujawy, tutaj jest pani Gorzeska. Między 8 a 19. Wyślemy jeszcze pisma do sołtysów, żeby poszły kartki. Natomiast już teraz mówię, będzie powołana komisja i będziemy szacować, tylko to nie teraz no to moglibyśmy iść teraz, prawda? Ktoś zarzucił, dlaczego jeszcze komisja nie działa. No
No proszę Państwa, jeszcze to jest wszystko zawiązane. Jest kwiat, który jest, jeszcze się nie rozwinął. No teraz komisja musiałaby iść do tego jabłka, powiedzmy, i każdy, no przesadzam może, ale większość kwiatów rozwijać i stwierdzać, czy ten kwiat jest zmarznięty, czy nie. No to by spowodowało, krótko mówiąc, pewnie również i zniszczenie takiego kwiata, no bo jeżeli go tam się dotyka, rozwija i tak dalej, no to pewnie nie wszystko da się, trzeba poczekać, krótko mówiąc. Więc jeszcze wtedy, jeżeli to od 8 zaczniemy przyjmować do tego 19, jeżeli w połowie maja komisja ruszy w teren, no to myślę, że już ta pogoda po prostu sprawi, że to się wszystko rozwinie. No bo teraz możemy troszeczkę bujać w obłokach i mówić, no może zmarzło 30%, może zmarzło 50%, a może 80%, prawda? Także jeszcze chwilę i konkretnie, między 8 a 19 to są 2 tygodnie robocze. A jeżeli chodzi o truskawki, no to w ogóle teraz jeszcze truskawka, która jest w gruncie, no to jeszcze nie wiemy, co tam się wydarzyło, no bo ta spod poli, to ona już, prawda, kwitnie, natomiast ta gruntowa jeszcze nie. Więc, ale też od razu mówię, proszę Państwa, ja nie odkryję, no przyrosty kwietniowy nie są czymś w naszym klimacie dziwnym, no przyrosty majowe są już czymś mniej spotykanym, natomiast kwietniowe to jest wynik tego, że bardzo było ciepłe i śmieszne, taka prawda. Tutaj jeszcze pan wójt mi podsunął, przypominam o spotkaniu, które odbędzie się 28, czyli w najbliższy piątek, tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury. Spotkanie będzie kontynuacją tego, co przewodniczący zaproponował na ostatniej sesji, czyli będą przedstawiciele sanepidu, przedstawiciele Izby Celnej i Straży Granicznej. Chodzi o cały czas o zatrudnianie tych cudzoziemców. I tutaj będzie już konkretnie, bo będą przedstawiciele, no minął miesiąc, mamy już jakieś tam następne nowe wiadomości odnośnie przepisów, więc Państwo dowiecie się konkretów. Także to jest o godzinie 10. Tutaj 28, o 11, przepraszam, o 11, 28 na tej sali. Także i wójt gminy, i Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Sobaczewie serdecznie zapraszam. Tutaj jeszcze pan wójt mówił o konwencie wójtów, burmistrza i starosty, na którym za pana wójta uczestniczyłem, za pana wójta w tym spotkaniu. Tam głównie rozmawialiśmy o dofinansowywaniu tych służb wszystkich, czyli po pierwsze budowy policji w Sobaczewie, po drugie, no jak Państwo sami wiecie, służby, czyli policja, straż pożarna występuje do samorządu w kwestii dofinansowywania. No, samochodów, wkładów, no ostatnio również było takie pismo odnośnie do dofinansowania psa tropiącego. Tutaj zapadła taka decyzja, ja to powiem publicznie, bo taka była decyzja wśród wójtów i starosty i burmistrza, żeby gminy już jakby wycofały się z finansowania budowy tego komisariatu. Bo tam są zabezpieczone pieniądze, budowa trwa, więc ta budowa, jeżeli została zaczęta, to prawdopodobnie zostanie skończona. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typu, no nie wiem, pies tropiący, czy Państwowa Straż Pożarna, ten wkład, o który występują, tam nie są wielkie kwoty, bo no, koszt tropiącego to jest powiedzmy tam około 7-8 tysięcy, no ale jakby złożyć na wszystkie gminy w powiecie, to wychodzi około 1000 zł. No to tutaj, żeby samorządy przychylały się jednak i pomagały w tych działaniach. Natomiast odnośnie budowy, no to już tutaj jakby zakończyć temat i to, żeby samorządy mówiły jednym głosem w całym powiecie. Nie to, że miasto da, a gmina nie da, czy tam gmina Teresi nie da i tak można by przetaczać na takie przykłady. Jeszcze tylko jedno chciałem dopowiedzieć, bo też uczestniczyłem w poniedziałek, był zjazd Związku Gmin Wiejskich, który 31 zjazd odbywał się w Toruniu, była poruszana tam dosyć szeroko, głęboko sprawa reformy oświaty, czyli no wiadomo, że gimnazja już zostały zlikwidowane, mamy nową sieć szkół w szkole w Polsce, tego już jakby nikt nie wróci, nawet pewnie te 900
10 tysięcy podpisów, które w Sejmie wylądowały. Natomiast chodzi jeszcze o finansowanie, bo to, że gimnazjów nie będzie, to wszyscy wiemy. Natomiast tutaj jeszcze będą zmiany w subwencji oświatowej i jest wiele znaków zapytania. Natomiast z tego, co mówił przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo była zaproszona pani minister, ale niestety nie pojawiła się, przyjechał człowiek z jakiegoś departamentu tego ministerstwa, no to trudno tutaj na razie, bo wszystko jest w fazie projektu, ale no nie wygląda to dobrze, zdaje się, jeżeli chodzi o subwencje, bo teraz, jak Państwo wiedzą, subwencja idzie za dzieckiem. Projekt jest taki, żeby subwencja szła na oddział i mniejsza na dziecko. No ale nie wiem, jak to będzie, to jest wszystko w fazie projektu, nie można tutaj dużo mówić, natomiast tam szeroko się dyskutowało na ten temat. No na pewno jakieś konkrety niedługo się będą pojawiały, także tutaj był ten temat szeroko poruszany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do szanownych Państwa radnych, bo sprawę różne bym proponował, żeby przenieść po wystąpieniu kolegów myśliwy i byłyby sprawy różne, między innymi te myśliwskie, natomiast uchwały bym przesunął po prostu w późniejszym czasie te szkolne uchwały, czy wyrażacie zgodę na to. To jest za to, żeby w ten sposób postąpić, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. A więc, tak jak powiedziałem, prosiłbym informację przez kolegów prezesów kół łowieckich wykonania planu kształtu zwierzyny na terenie gminy, realizacja szkół łowieckich i wielkości w roku 2016 i założenia na 2017-2018. Bardzo proszę, nie wiem, który z panów w pierwszej kolejności, to już zdecydujcie sami. Szanowni Państwo, koło Wycieczki w Piłowie zaplanowało w sezonie łowieckim 2016-2017, który trwał od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017. Pozyskanie dzików zaplanowało 80 sztuk z uwagi na to, że stan tych dzików był dużo większy, więc zwiększyliśmy to do 60 sztuk, czyli łącznie było zaplanowane 140 sztuk, a pozyskano 128 sztuk. Jest to suma największa ilość strzelonych dzików do tej pory w historii Błogłykowa. W Sarem zaplanowano 80 sztuk, pozyskano 73 sztuk Sarem, jeden zaplanowano 39 sztuk, pozyskano 33 sztuki, z tym, że dodatkowo stwierdzono 3 sztuki upadków jeleni, także łącznie było 36. Jeśli chodzi o szkody, otrzymano 56 zgłoszeń szkód. Uznano 52, z uwagi na to, że tamte szkody były tak znikome, że nie podlegały w ogóle ocenie. Sporządzono protokoły likwidacji szkód na łączną kwotę 31 311 zł. Odszkodowania wypłacono wszystkim w całości. Plan pozyskania na sezon łowiecki 2016-2017. Dziki zaplanowano 103 sztuki, starne 80 sztuk i 1,34 sztuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana prezesa Osinka o złożenie sprawozdania. Mam taką prośbę, jeśli macie dokumenty, to złóżcie tutaj do pani protokola, żeby chyba podpać. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, koło nasze numer jeden Zura Zobaczewy ma tereny położone w większości na gminie Młodzieszyn, w części w gminie Młodzieszyn, ale w większej części w gminie Jłów, ale w gminie Jłów to są tereny położone bez lasów. A więc tutaj jak gdyby szkody łowieckie w gminie Jłów nie występują. Są to sporadyczne i bardzo rzadko.
Natomiast jeśli chodzi o obwód, ten drugi 384, który mamy tej gminy młodzieży, to również tam jest, tam występują szkody. No nie tak liczne jak tutaj w Koleżbik i Głów, prawda, bo my wypłaciliśmy w tym roku około 9700 zł za odszkodowania, ale tylko na terenie gminy młodzieży. Jeśli chodzi o planowanie pozyskania, to podobnie jak tutaj w Koleżbik, my również zwiększyliśmy nasze plany. To jest w ogóle, tak jak prezes przed chwilą powiedział, jeszcze tyle dzików w historii koła również nie otrzymywaliśmy. U nas jest to na terenie tego obwodu 364, jest otrzymywane 70 sztuk, to jest dużo mniej niż tutaj, ale kwestia jest tego, że tam jest dzików również mniej. I te 70 dzików to jest też rekord nasz, bo zawsze strzelaliśmy 30, 20, 30 w innych latach. A teraz tych dzików troszeczkę przybyło i w związku z tym również my zwiększyliśmy plany. Plany też wykonaliśmy, bo to jest taki obowiązek kółowiecki w kierunku wykonania planu, ze względu na to, że jeśli się nie wykonuje plan, to Lasy Państwowe obciążają nas dodatkowymi kwotami z tytułu szkód, jakie występują, bo Państwo muszą wiedzieć, że kołowieckie nie tylko własne szkody na terenie pól i indywidualnych gospodarstw rolnych, ale również własne lasy. Te szkody, które powstają w lasach, to również nadleśnictwa obciążają nas te szkody. No nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale myślę, że jeśli rok będzie trwał, bo przypomnę, że od 1 stycznia 2017 roku jest ustawa, która jest podpisana i przez pana prezydenta, i przez Sejm, Senat, mianowicie dotycząca tego, że już miały być te odszkodowania wszystkie wypłacane przez Skarb Państwa. No tak się stało, że pani premier poprosiła o to, żeby ten rok jeszcze koła łowieckie szacowały te szkody i prawdopodobnie od 1 stycznia 2018 roku szacowanie szkód będzie się odbywało z pomocą wojewody, prawda? Jego ludzi zatrudnionych w tym temacie i te szkody rolnicy będą mogli już mieć wypłacane bezpośrednio ze Skarbu Państwa. A my z kolei będziemy musieli płacić za każdą zwierzynę w planie, to w naszym przypadku, na przykład naszego koła, to gdyby będzie ta ustawa, będziemy płacić 3 razy tyle niż w tej chwili. A więc będziemy płacili dużo, dużo więcej. No może dlatego też, że państwo zakłada, że w tej chwili rolnicy trochę dogadują się z myśliwymi w jakiś tam sposób i że te szkody są trochę mniejsze. A uważają, że jeśli to nie będzie strona między rolnikiem a myśliwym, a będzie między rolnikiem a państwem, to teraz te odszkodowania mogą być nieco wyższe. I w związku z tym zakłada się i planuje się, że wszystkie koła zostaną obciążone dodatkowymi opłatami. To jest opłata wynikająca z ilości zwierzyny w planie, czyli nieważne, czy koło odstrzeli tę zwierzynę, czy nie. Jeśli nie odstrzeli, to również ten fundusz poszkodowawczy będzie musiał otworzyć. No, całe szczęście my nie mamy takich kłopotów minieliów, więc myślę, że tutaj też nie będzie takich większych spraw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na wszystkie tematy, a więc i koła łowieckie, i sprawy różne, które tam Państwo mają za nas. Proszę o głos do wysyłki. Czy padło na te 50 sztuk i ile takich dzików jest no, chorych, co nie nadal mnie do jedzenia się podobało. I innego. Nic, że nie będzie można proszę. U nas nie stwierdzono na razie, że są chore na ASR, na obrotnictwo. To dziękuję bardzo. Chciałem wrócić do drugiej jeszcze.
Takie byłem zadowolony z tej drogi na Żołbaku do Podgaczowa. Trochę podziękować nawet po przyjęciu tego takiego rysu czegoś, no tej dziury tatkały, no ale dzięki Bogu już powrotu nie zrobili. Taką drogę, że nie można wcale przejechać nawet, ani ominąć. No i nie wiem, jak to trzeba by to zrobić. Naprawdę jest taka ciężka cała, że tam nawet jedynką samochodem nie można wjechać. I jeszcze do drogi, że ludzie tutaj nalewają asfalt do kierunku A. I jeżeli nie będzie już więcej tego, takie wysokie są te podjazdy. Tam ludzie dzisiaj mi mówili, że jest ciężko bardzo podjechać. Nie będzie to jakoś regulowane te podjazdy. No i jeszcze proszono o przejście dla pieszych, jak będą malować te pasy przy kościele, bo tam stawiają samochody na podwórku i przechodzi się do kościoła, tam powinno być przejście dla pieszych. No i jest prawda, że jak kiedyś to się coś stało, to nie wiem, no. No, ale ja nie wiem, nie mówię. Ktoś prosił z rady, prosił o głos rady jeszcze raz. Szanowni Państwo, to, że w tym roku panowie z kół łowieckich i Państwo niektórzy radni doprowadzili do tego, że ja nie musiałem interweniować do tego, aby takie sprawozdanie się odbyło. To świadczy o tym, że w mojej ocenie prawdopodobnie kończą się bodajże w tym roku dzierżawy obwodów łowieckich. Już są nowe. No i właśnie, i Szanowni Państwo, ja stałem się w swojej działalności przez lata takim właściwie nieformalnym, no taką osobą, którą rzeczywiście reprezentowała rolników w sporach z kołami łowieckimi. No i skoro Pan mówi, że już wydzierżawiono te obwody łowieckie, nie konsultując tego ani ze mną, ani ze stroną rolniczą, czyli można powiedzieć, że będzie dalej tak, jak było. Czyli tak naprawdę tych rolników nie będzie kto reprezentować w tym. Ja bym jasno i zdecydowanie no, zaprotestował temu, żeby na przykład koło łowieckie Móżdżyk ktoś się ze mną skonsultował, wydzierżawić obwód. Pierwszy starał się do tego doprowadzać, aby konkurencyjne koło chciało na być może dużo lepszych warunkach wydzierżawić ten obwód. No niestety na razie jeszcze będzie trzeba poczekać, ale to nie ma się to poddawać, trzeba swoje robić. W każdym razie jest tak dużo szkód łowieckich na naszym terenie. Pan tak mówił, że no, dużo dzików strzelamy, ale szkód jest dużo. No, to chodzi do tego, że dziki są tak rozwojone, podchodzą do gospodarstw, rozrywają kiszonki z kukurydzą. To są poważne straty. Choć ja muszę powiedzieć, że tam akurat gdzie ja mam gospodarstwo, no rzeczywiście nie wiem, jak to panowie zrobili, nie wiem, czy panowie tam jakoś w sposób szczególny patrolują, że ja tych tak naprawdę no, w tym roku muszę powiedzieć poza zwierzyną połą. No nie widzę, bo dziki naprawdę nie rządziły dużo szkód w moim gospodarstwie. Natomiast myślę, że to też myśliwi, no celowo kawałek bombki takiej niskiej samochodami mi takie sobie urządzili, no nie wiem, no zmieścili, że bombka trzeba ją było zarówno, choć mówię, nie posądzam, że równie dobrze, kto mógłby mieć samochód terenowy, nie zrobił to na złość. Niemniej jednak tu jest istotna sprawa, podejście do tego, żeby to lepiej, bo ja rozumiem myśliwych, bo oni będą zawsze dążyli, żeby swoje sprawy jak najlepiej
zabawiali, ale to też tutaj jest rola starostwa, żeby uwzględniać jednak interesy rolników i jeżeli są wysokie szkody, szkoła nie wypłacają, to żeby tak starości, tak starosta postępował jak na ścianie wschodniej, gdzie po prostu mnóstwo wodów łowieckich sobie po przystani tylko przerywali dzierżawne obwodów i wtedy to rodzice dużo mieli ułatwione zadanie w negocjacjach, w rozmowach z szkołami łowieckimi. Jeszcze jedna kwestia, no mówię, no ja swoją ziemię uważam jako moją prywatną własność i ktoś wydzierżawił tą moją prywatną własność poza moimi wydając mnie się rozdanie. No, mi to się nie podoba i myślę, że wielu rolnikom myślałem, że jednak w tej Polsce coś się zmienia, a na razie to jest takie, nie widzę wielkich różnic, trzeba czekać. Szanowni Państwo, w sprawach różnych chciałem poruszyć temat drugiej rozprawy, która odbyła się pod koniec marca z melioracją. Ta rozprawa dotyczyła pana tym razem Krzysztofa Skrzyneckiego. Wyrok w tej sprawie nie był zbyt zadowalający, ale do przyjęcia. Czyli co prawda sąd nie uniewinnił pana Zbigniewa Skrzyneckiego, ale też nie wymierzył mu kary pieniężnej, czyli było bardzo to takie skomplikowane. Szanowni Państwo, nie wiem, czy jeszcze nie będą następne z tego z tych informacji, czy no, zarząd melioracji, czy nie będzie następnych posłów kierował co do niektórych rolników. Jeżeli tak, to ja chętnie się tymi sprawami zajmę, bo się okazuje, że jednak warto było się w przypadku pana Zbigniewa Skrzyneckiego podwoływać. No mówię, jeszcze raz to powiem publicznie, że jeśli chodzi o pana Ryszarda Skrzyneckiego, no to nie do przyjęcia ten temat, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością i ze sprawiedliwością. Szanowni Państwo, jeszcze jedna sprawa chciałem poruszyć. Otóż w miesiącu kwietniu pamiętajmy o tym, że bardzo ważne daty historyczne, to jest morta polskich oficera w Katyniu. Czerwonym miasteczkiem jest później, wiemy, tragedia smoleńska, bo chcieli prezydenta uczcić, upamiętnić te ofiary pomordowane. Nie zapominajmy także o powstaniu dzieci na książkach. Bardzo ważne wydarzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosi o głos Radny Madzyjewski. No i ja bym się chciał spytać, bo nie wspomniał sekretarz na ten temat, co z tego rolnikowi będzie, czy nawet te komisje przejdą, bo uważam, że jeszcze musimy chyba poczekać trochę, jak jeszcze jakieś powodzie przejdą i razem te komisje poszliwą. Jest dużo rzeczy, jest niepokojone, wczoraj przejeżdżałem tam na terenie, może chwilać, to dopiero ludzie wjeżdżają w tych miejscach pole, żeby zasiać zboża albo wsadzić ziemniaki, bo to nas jeszcze czekają na naszym terenie, że są takie miejsca i czy w ogóle są przewidywane jakieś szkody, czy na to, co nam spadło, a jeszcze wiadomo, co dalej się nie wymienić. To są też miejsca, żeby zgrozić powoli. Tak jak na Mazurach, na przykład jeszcze nie ukrywają sezonu
letniego, tego wiosennego, że ją rzucą miasto, tutaj trzeba się coś, bo jest wysoka woda i grozi też pogodami. I dalsza sprawa, to jeszcze razem tam, teraz do pana Wojta jest takie pytanie. Nie wiem, czy mi uwagę, to uciekło, że Wójcie wspomniał o tej naszej kochanej drodze na Ostrowce. Wójcie, wczoraj rozpoczął się tam remont, czy przedwczoraj tej drogi. Proszę się przyjechać i zobaczyć. Płakać się, to nie jest tylko ludzi. Na taki remont, bo to jest szkoda pieniędzy. I mówię, ludzie już tam te ory, krowy poorali, sieją już pod samtą nas. Tak nie wiem, czy my długo nie założył tych asfaltu, bo to po nich jeździć nie idzie. Zobaczam, żeby chociaż była kozik, nie wiem, jakby tam coś urosło. Nie wiem, czyja to jest wina, panie wójcie, dlaczego powiat ten zgłosił tej drogi do kontroli województwa. Ta droga nie była w ogóle zgłoszona, pokazuje się. I kontrola tam nie była. Bo tam jest odcinek 2 kilometrów, który nie idzie jechać, a teraz to już jest pracę, na czasu, pracę jest pogania. Sporo odsypywania tego, nie umiem, że tak się należy. To nic nie chce, to nie chce, to będzie remontowane. I pani radna jest z powiatu, to duże pani jest, i chcę powiedzieć, że proszę się zastanowić, bo szkoła w Elinowie jest szkołą podlegającą pod powiat, a tam jeździ autobus, który dowozi dzieci niepełnosprawne do tej szkoły. I uważam, że boję się o to, żeby nie mogły mówić z czasem przejazdu po tej drodze, bo tam naprawdę ani nie idzie mijać, ani nie idzie, ani poboczy nie ma praktycznie, bo już są poorane, poboczy nie zapędzrowali. Także prosiłbym, co komisja województwo przysłać na tą drogę i tak w najszybszym czasie. I proszę przysłać kogoś z powiatu i na szybszym czasie zobaczyć remont tej drogi, bo jeżeli nie, to zajmiemy się to w jakiś inny sposób, sprawdzimy może panią Jaworowicz, albo kogoś, bo 21 wieki, żeby tak remontować drogę, to jest, kochani, jakby ksiądz pierwszego z ulicy dał opłatę i wytłumaczył, to by to lepiej, to by oni to robią. To jest szkoda pieniędzy, rzucenie pieniędzy w błoto. Właśnie, to tam należałoby sprezować ten kawałek, położyć w zwanie, bo tam był jeden, ale do tego kamienia, by to zrobić, jak się da. To nic nie da, jak nie ma to czym iść, to będzie wejść na to miejsce. Jak nie ma pieniędzy. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radna. Mam pytanie do pana sekretarza. Panie sekretarzu, uzgadnialiśmy ponad miesiąc temu, że wesprze pan drogę taką nadwiślańską, tam w rejonie Wieczyk Łowickich. Minął już ponad miesiąc. Warunki atmosferyczne nie sprzyjają dalszej wywózce tego żwiru, z którego korzystacie. Ja nie jestem przeciwniczką, dobrze, niech będą, że tak powiem, obie strony zadowolone, ale w zamian za wywózkę czy wsparcie innej drogi obiecał pan siłami tutaj naszymi gminnymi, że ta droga odbuduje się przynajmniej na takim etapie, żeby to była droga przejezdna. A chciałam tutaj nadmienić, tak jak powiedziałam, nie upominam się o asfalt, ale chciałam tutaj nadmienić, że ten odcinek, panie sekretarzu, poniekąd odciążyłby te ciężkie samochody, które bez przerwy jeżdżą tą naszą drogą wieczystą i zarywają pobocza. Zarywają obrzęża asfaltowe. Jak wspominałam, nie wiem, czy pan sekretarz się przejechał w stronę Wieczysk, tam już należy zrobić, co prawda należy mały odcinek, ale już. Także ja jeszcze raz się przypominam i naprawdę bardzo proszę, żeby pan uwzględnił to w swoich planach. Panie przewodniczący, jeszcze mam dwa pytania. Drugie, nie wiem, nie zauważyłam w sprawozdaniu pana Wójta, czy ruszyło się coś w sprawie samochodu strażackiego dla OSP-ów? Do wcześniej na ten temat ja pytam pana Wójta. I trzecie moje pytanie, poprzedniego protokołu prosiłam komisję objazdową dróg, żeby zapoznała Radę z planami naszą przyszłą kadencję odnośnie budowy dróg gminnych. Minął miesiąc, dzięki Bogu, i niestety jakoś
chyba, że tylko ja nie słyszałam, ale jeżeli to bardzo proszę Komisję Ładu i Porządku, żeby zapoznała całą Radę odnośnie dróg gminnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos sądzę. Na Brzozów i omijają Piotrów i Dojłowa,
Na pewno nie jadą na przeryby i Zdrojkowa przez Załusku, bo się nie da. Tam jest okropnie. I proszę Państwa, któraś z tych dróg prawdopodobnie przejdzie. Ja bym też sobie życzył, żeby wyzwolenia, ja tutaj wcześniej komisję przeszedłem w ogóle wyzwolenia do Targowicy, ale proszę Państwa, jak nie ma do kolan dziur, to proszę Państwa, jest trudno naprawdę o czymś rozmawiać. No tak to jest, proszę Państwa. Ja wiem, jak było, kiedy komisja przyjechała na weryfikację dróg gminnych i przejechaliśmy po Lubaczce, po Szarglewie i też, proszę Państwa, nie szło komisji przekonać, że ta droga. Giżyczki na stole były w gorszym stanie i też nie przeszły, a przecież tam dziury od cmentarza były też okropne i też nie dało rady. Tutaj, gdzie nie można było wjechać, dopiero uznano, że no, ta droga się do przebudowy naprawdę nadaje. Czyli proszę Państwa, jak my nawiedziemy, ja mówię Państwu, jeżeli nawiedziemy Turcja, i wyrównamy te drogi, to nie mamy szans o staranie się, żeby otrzymać dofinansowanie. Zapomnijmy o tym. Jeżeli chodzi o wjazdy na generała Włada, my już ten temat zauważyliśmy kolego Sołtysie, kolego Miedziu i mam nadzieję, że tutaj będziemy rozmawiać z panią kierownik, bo ja liczyłem, najpierw nam mówiono, że ta nawierzchnia ma być wyższa. No, okazuje się, że nie do końca, bo położono taką nawierzchnię, gdzie jeszcze tam te gwiazdy mają, te gwiazdy pewne są problemy. Jeżeli chodzi o przejścia, też są zgłaszane te przejścia, tak jak walczyliśmy o przejście, proszę Państwa, koło szkoły w Iłowie, tu udało nam się, mam nadzieję, że te przejścia będą uwzględniane, natomiast one muszą być w tak zwanej organizacji ruchu zatwierdzone. Jest to troszkę kłopotliwe i na pewno to trochę potrwa, ale też będziemy zgłaszać. Jeżeli chodzi o sprawy tutaj, co poruszył szanowny pan radny Marcin Cieśla odnośnie melioracji, ja, proszę Państwa, też ten temat troszkę znam. Ja też tutaj będę bronił rolników ze względu na to, że niektórzy być może pochopnie, może przez nieuwagę. Natomiast ja nie wiem dokładnie, jak to jest z tymi wywłaszczeniami, kiedy kiedyś robiono, ze względu na budowę wału, czy tego tak zwanej, mówią, przylepy, czy tego przywala. Bo proszę Państwa, też niektórzy nie powywłaszczano. Niektórzy może nawet nie mają tego wyjęte. Ja wiem na odcinku tutaj w Suchodolsko-Pieczyckim, a nie znam tutaj bliżej sprawy, mają te sprawy być niektóre wyjaśniane, ale na pewno tu i pani Ela może potwierdzić, że w niektórym wypadku nie ma nawet wywłaszczeń i tu melioracje nie mają do końca racji. I to jest taka prawda, ale mam nadzieję, że te sprawy będą też wyjaśniane, bo tam jest jeszcze sprawa ogrodzeń, ale jest też no i prawo budowlane. No właśnie, ale tu pan sekretarz już odpowiada kolega. Ale proszę Państwa, tam jeszcze jest inna sprawa, to jest tak zwane przemieszczanie się, czyli dzierżawa poza wałem gruntów, odchodzących dróg wodnych i przeprowadzanie bydła. Ale to jest ten temat, który ja uważam, że po rozmowach panowie zrozumią, że te bydło tak wcale mocno tego wału nie niszczy jak w ogóle, kiedy robiły dziury. A jeżeli tam się ścieżka wydepcze i ludzie po prostu tą ścieżkę później wezmą, zagarną czy ewentualnie uzupełnią, no nie może być tak, że rolnik wydzierżawił od zarządu dróg, a zarząd melioracji nie daje mu przeprowadzić przez wał, bo to znowu do niego wały należą. I proszę Państwa, musi 2 km gnać bydło dookoła, żeby mógł zjazdem bydło przeprowadzić. No, nie wiem jak to wyniknie, będą spotkania, na pewno będziemy starali się, żeby ten temat tutaj drążyć, żeby można było to bydło przeprowadzać w obrębie własnego gospodarstwa albo tam, gdzie rolnik wydzierżawił. Czy się uda, trudno proszę Państwa powiedzieć. Szanowny tutaj jeszcze radny Wadek Mądrzejewski, ja nie wiem, tutaj jest szanowna pani przewodnicząca Wanda Dragan na temat dróg powiatowych, może coś więcej powie. Ja wiem, że drogi powiatowe są w opłakanym stanie i to większość tych dróg. Ale jeżeli nie będzie pomocy od wojewody, czy z MSWiA, to proszę Państwa, na pewno i powiat sobie nie poradzi z tymi drogami i my tutaj wiele nie będziemy mieli na ten temat wpływu. Mam nadzieję, że
tutaj kolego radny, kolego z opisie w imieniu Rybiczki. Mam nadzieję, że będzie, powiat będzie ładał te dziury. I tutaj mam tak obiecane, tam poprawią, czy tam zepsuł się remontem i ma być zrobiony i będą dziury badane. Natomiast to, jak to się odbywa, to wszyscy Państwo wiecie. Jeżeli chodzi o sprawy mrozowe, to może pan sekretarz, natomiast ja tutaj się zgadzam z kolegą radnym, przewodniczącym Bartkiem Mądrzejewskim, że to jest za wcześnie jeszcze o tym wszystkim mówić. Trzeba poczekać. Ja wiem, że straty na pewno są, ale jakie one są, bo może to być tak, że straty będą w granicach 50%, ale wiecie, jeżeli 50% wzrostało, to proszę Państwa, jeszcze nie będzie tak źle. Ja gorzej, boimy się przymrozu po 15 maja. Proszę Państwa, na pewno wiecie Państwo wszyscy, że te przymrozki robią nie spustoszenia, nie tylko ale i warzywach, bo ludzie już mają wszystko i w sadach to praktycznie w jabłkach sobie już może nie i czeresia, bo one przekwitną, są otrzymane, ale oby nie było więcej tych przymrozów. Bo te kwietniowe, to ja uważam, że one nie są jeszcze takie sprawy. Jeżeli chodzi o sprawy związane tutaj, to może sukces odpowiedź. My ten wiatrek, koleżanko radna, ten zbier, kolega Mirek Kamiński, on ten zbier nam daje jakby prawie gratis. Ja wiem tam Rafała, proszę, żeby jeździł tylko praktycznie o rower, bo byśmy go żeby kogoś wynajęli, żeby nam przywiózł dużym samochodem. Ale nie chcemy niszczyć, bo ten nasz ciągnik tak nie niszczy dróg, jak niszczy jakiś wielki samochód. I Rafał tam jeździ pojedynczo, bierze pojedynczo, wywozi. Nie jest to jakiś ciężar 40 ton, tylko jest ciężar w granicach 10 do 15 ton wszystkiego razem. A na ciągnik się to rozkłada, no ten zwier jest bardzo dobry. Ludzie sobie chwalą, on jest lekko, ma tam troszkę gwiazdki, miesza się to bardzo dobrze, dokładamy do tego, wywozimy. Praktycznie ten zwier mamy za darmo, bo on chce, żeby wywieźć ten zwier i tutaj nie ma przeciwwskazów. Ale zrobię, to jest to pewnie, że trzeba poprawić. Jeszcze tylko powiem, że też uzgodniłem, co to było w poprzednim zapytaniu, bo na poprzedniej radzie odnośnie tym korzeni wyrastających. Już uzgodniliśmy ze Sławkiem Jędrzejczykiem, że będziemy jego założyć matak i nóż na przy oparce, nie będzie przecinał, tylko czekamy, żeby nie było tak mokro bardzo, bo teraz było bardzo mokro i on mówi, że jeżeli jest mokro, to gorzej te korzenie się wyciągają. Jak jest sucho, jest twardziej, to on tam przecina i będziemy się starali, żeby przecinać. Będziemy wycinać te zakrzaczenia. Proszę Państwa, tych zakrzaczeń jest coraz więcej, zresztą my kiedyśmy na ładach. Ostatnio nie wiem, czy Pani Jena to zauważyła, ale na jej zgłoszenie żeśmy przeczyścili tam drogę i mam nadzieję, że będziemy jeszcze wykonywać właśnie te takie prace porządkowe. Miękiny, przepraszam, nie Miękiny, Orszowie, którego tam nam zostało, to tam mamy problem, bo tam jest ustalenie granicy. Ja mam ustalenia granicy, mamy tutaj cały czas robimy mapy do celów jeszcze, poprawiamy, bo niektóre nie przechodzą do tego odnowy jakby usługi dla ludności, do tego problemu. Ale później się za to weźmiemy, pan geodeta nam obiecał, że Giżyczki, bo tam mamy problem z Giżyczkami, bo jest taka sytuacja, że one wchodzą z planu, natomiast nie ma gdzieś śmieciarka za wróci. No ale pan jednak, ja tam byłem, zgodził się, bo nie chcę tego odprzedać, bo chcieliśmy zrobić tak zwane rondo maleńkie, czy ewentualnie nawrót dla tego samochodu, ale okazuje się, ale proszę Państwa, okazuje się, że droga wcale nie, tylko chałupa jest postawiona na drodze, a droga idzie do samego końca. No, ktoś tak postawił, przez to teraz mamy kłopoty. Nie wiem, geodetę tam mam wziąć, mamy jechać, ale proszę Państwa, no, takie są przypadki. No, postawiono drogę. Ja, to może nie pan jednak, bo to jeszcze pan Haber, no pan Haber, ale ktoś postawił na drodze, która przebiega przez wieś, proszę Państwa. Nie wiem, no tak się stało. To są lata jeszcze, nie wiem, 30 lat temu bodajże. Trudno powiedzieć coś na ten temat.
ale będziemy tam się starali i tutaj mam nadzieję, że tam Orszowie też tam wyznaczymy tę, bo ludzie strasznie podobują, ale naprawdę nie wiemy, czy to w tym miejscu jest droga, czy w innym. Mamy właśnie problem, mamy właśnie problem tutaj z Orszowcem, bo kolega Tołtys tutaj Radki zgłasza już kilkakrotnie, tam się te krzaki porozrastały, no ale proszę Państwa, nie można wyjść, bo ktoś przyjdzie i powie, że to są jego. Najpierw trzeba geodetę, jest to bardzo kłopotliwe, bo to jest tak zwane rozgraniczenie, trzeba robić, gdzie tam geodeta musi zebrać jedną, drugą stronę i ustalić dopiero, w którym miejscu granica. I proszę Państwa, to nie ma tak, że od ręki coś zrobimy. Jeżeli chodzi o zakup samochodu, szanowna koleżanko Renatko, idzie w dobrym kierunku, nie mogę zdradzać, ile pieniędzy nazbieraliśmy. Ale proszę Państwa, już dość znaczna jest suma, na pewno większa jak w ubiegłym roku i mam nadzieję, że ten samochód na OSP w Iwowie kupimy. Dziękuję bardzo. Proszę pana sekretarza. Ja tylko odpowiem, pan Waldek może jest pytał o doszacowanie. Natomiast ja nie wiem, co, jaka będzie pomoc. Czy to będzie dopłata do hektara, czy to będzie... Czy to będzie, nie wiem, preferencyjna pożyczka? Ja tego nie wiem, natomiast można zrobić grzech zaniedbania, bo to byłby popełniony grzech zaniedbania, gdyby rolnik, gdzie ma szkody, nie dostał protokołu. Tak? Bo protokół jest najważniejszy, a później co minister rolnictwa i rozwoju się ogłosi, to my tego nie wiemy. Prawda? Może być dopłata do hektara, może być dopłata do hektara, do łuska i inna, do jabłoni i inna, do czereśni inna i tak dalej, i tak dalej. Ale szacować trzeba, jeżeli ktoś zauważył, że ma szkody, czy to w truskawkach, czy w jabłoniach, czy czereśniach i tak dalej, no to... Nawet się pytają, czy mamy ubezpieczoną system. Nie, to nieważne. To jest usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Oczywiście zapytają się, czy jest ubezpieczone, natomiast nie można nie szacować. Także ja nie mogę odpowiedzieć, co będzie, bo po prostu nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Wieczyska i Łowskie, to jest kolega Rafał Mański, na to słyszysz? Na to Rafał, słyszysz mnie? Halo, Rafał, słyszysz? My żeśmy rozmawiali z Rafałem na temat tego, tam jest wiru tego, który jest wywożony. Tylko trochę gruzu, my żeśmy rozmawiali zresztą zaraz po rozmowie z radną Renatą i kolega Matowicz, natomiast no, ma taką jakby harmonogram, czyli priorytety i jakby mniej ważne. Myślę, że te 500 ton po prostu już... Nie, 500 ton to ma być destruktur. Nie, to jest inna sprawa, to ma być przywiezione destruktur, natomiast gruz jest na placu koło tak zwanej elektrycznej w głowie. Najpierw te wioski, gdzie są budynki, ludzie mieszkają przy drogach, ogarnie, choć już chyba już mniej więcej wychodzić na prostotnie jeszcze, to i również tam tego gruzu pokruszonego do piezie. Rozmawialiśmy, tak? Także... I tak za miesiąc? No, myślę, że to... Umówmy się, że to jest graniczna rada. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o pomoc radny miesiąc. Panie wójcie, jeżeli zakup samochodu strażackiego idzie w dobrym kierunku, ja mam takie pytanie, to w jakim kierunku idzie wodociągowanie wsi nadwiślańskiej? A korzystając z tego, że jestem przy głosie, Szanowni Państwo, miałem pytania od niektórych mieszkańców, czy będę kandydował na wójta. Otóż odpowiem publicznie. Kampania trwa cały czas. Jedna się kończy, druga zaczyna. Prawdopodobnie tak, ale też byłem pytany o to, czy jeszcze ktoś będzie kandydował. Otóż ktoś jak jest bystry, to zorientuje się, że kto zabiera często głos na sesji, będzie też kandydował. Czyli tu pan sekretarz, pan wójta. Dziękuję bardzo. Proszę o głos, pani Sołtys.
informacji, że ma być zorganizowane spotkanie mieszkańców tutaj rynka Śląskich. Ja mam ogromną prośbę, jeżeli to spotkanie będzie organizowane, żebyśmy byli poinformowani, bo meliorracja robi się w ten sposób. Raz tyka jednego rolnika, raz drugiego, raz trzeciego. Jeżeli my przyjdziemy wszyscy i przedstawimy swój problem i swoje argumenty, to będzie nas chyba więcej. I tym sposobem może nam się uda, że w końcu tą sprawę wyprostujemy. To jest moje takie pytanie. Jeżeli takie spotkanie będzie, żeby pan wójt nam nas poinformował, a my poinformujemy mieszkańców i wtedy chętnie na pewno rolnicy przyjdą. A druga sprawa jest, że jeśli chodzi o to oczyszczanie tej drogi naszej, to bardzo dziękujemy, ale myśmy też brali w tym czynny udział, także pomagaliśmy. A teraz jeszcze jedna prośba, jak pan wójt wspomniał, że jest jakaś maszyna, która może odciąć korzenie, to jeszcze serdecznie bym prosiła o to, bo tam pozostało bardzo dużo pieńku. No z tym sobie nie możemy radzić. Także dziękuję bardzo za to, co zrobione i bardzo proszę o to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głosy. Króciutko, ale proszę Państwa, ta droga na pewno ona będzie potrzebna, bo tam nie ma, my próbowaliśmy temat Działy i Państwa Rybic i Państwa Działkowiczów mieszkających tam przy Działach, tam nie mają drogi. Myśleliśmy, że nad leśnictwem się uporamy i zamienimy działkę na Nilówce na tamtą działkę, którą poszerzymy drogę, zrobimy dojazdową, wywłaszczymy, żeby była płaska. Proszę Państwa, nie możemy. No mamy problem, nawet tu ostatnio pan Wojtek powiedzieliśmy, że bo my wydaliśmy już tam sporo pieniędzy na rzeczoznawcze, na przygotowanie dokumentów, przekwalifikowanie gruntów działki na Wilówce, na Leśną i proszę Państwa, będziemy się domagać chyba odszkodowania, bo nie możemy się z nadleśnictwem dogadać. Jeżeli chodzi o tą drogę, to pewnie w przyszłości trzeba ją troszkę poszerzyć, wyrwać te pieśni i zrobić drogę dojazdową od tamtej strony i ludzie wtedy nie będą mieli żadnej pretensji. Jeżeli chodzi o meliorację, to Państwa nam jest inna sprawa. Meliorация by się może zgodziła, tam idą skargi do nadzoru budowlanego. Tam nadzór budowlany o te ogrodzenia, które idą na przywalu czy dwale, to szczególnie nadzór budowlany ma tutaj do powiedzenia. I z meliorację my byśmy się dogadali i tu byśmy pomogli, bo ja rozmawiałem z dyrektorem, i tu meliorację nic nie pomoże, bo skargi idą bezpośrednio do nadzoru budowlanego, nadzór ukaże rolników, bo przepis nie pozwala na budowę stawów, ogrodzeń, 50 metrów chyba dodają do osoby wału. I wiecie, to są takie przepisy, których nie, po prostu nie unikniemy. No taka prawda. Jeżeli chodzi o wodociągowanie, odpowiem tutaj kolegę radnemu, że idzie też w dobrym kierunku, ale też nie mogę zdradzać, bo nie będę miał umowy podpisane, albo nie będzie zatwierdzone, to co ja mogę coś na ten temat powiedzieć, ale jesteśmy przygotowani, co, mam nadzieję, że się uporamy. Ja nie chciałbym też dzielić. Już, tylko chcielibyśmy, żeby dokończyć wszystko zrobić, a później się wziąć za stację uzdatniania wody w Lubawce, która jest już ogrodzona, jest tam studnia, pozwolenie będziemy, zaraz będziemy mieli stację trafo, tam już postawioną, grunt będzie doprowadzony, proszę Państwa, będziemy mieli przygotowany grunt do, bo wiecie, wodociągu będzie ma nie już niedużo, ale około 15 kilometrów, z tego co wynika z dokumentacji plus do tego drugie 15 przyłączy, ale proszę Państwa, wody tam troszkę będzie potrzeba, chociaż nie za dużo, bo ławy naprawdę już tam wienie, w najgorszy jest u Pani Marty końcówka Wieniewa, o którą teraz tak mocno walczymy, bo tam była dokumentacja zrobiona przez gminę młodzieży na kilka budynków, która się no nie nadaje do niczego, musimy to wszystko przerabiamy i teraz pani projektantka, która Sochaczewa projektuje od nowa, wszystkie projektuje. Nie, mamy tam problem. Proszę Państwa, jeden budynek 2 km od drugiego, proszę Państwa, doprowadzić do tego budynku te 2 km, tam powinno być przyłącze tak zwane 110, która pozwala na hydrant. Proszę Państwa, to wszystko podnosi koszty. Mało tego, powoduje, że trzeba tam wykonać mapy takie, gdzie na przykład pani, pan przyszła teraz pani
nie pani geodeta, tylko pani projektantka i mówi, a tego gospodarstwa projekt nie objął. No mówimy, jak to nie objął? Musi być. I dorabiamy jeszcze mapy, chyba w 5 wypadkach, czy 6, tylko tam się pokazywały, ale jedyny nawet, to zrobimy już własnych środków i będziemy robić ze środków zewnętrznych. I mam nadzieję, że uda nam się to wykonać. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy umowy, nie mamy nic podpisane, do której ja mogę więcej państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radny Jerzy. Chciałbym prosić radną powiatową, bo często spotykam radnego pana Andrzeja, którego dzisiaj nie ma, żeby była możliwość zadbania o tą naprawę bieżącą w ulicy Wyzwolenia, żeby nie było tak jak bazy, tutaj kolega przed chwilą powiedział, że już tam coś zrobiono, a to naprawdę jest karygodne, więc bardzo o to proszę. Zdajemy sobie z tego sprawę, że na pewno nie uda się nowej nawierzchnikowi zrobić, ale żeby chociaż te dziury załatać na przyszłość, to tej nawierzchnik, żeby była możliwość ją chronienia. Ja nie w sensie arogancji, to jest może koleżanka radna, powiedziałem, że za wcześnie, tylko chcę to powiedzieć jeszcze, że jeśli chodzi o sprawy wniosków, które już zostały złożone wszędzie, gdzie tylko było możliwe. I nam odpowiedziano, tak jak Orlenie, że w miesiącu kwietniu będą rozpatrzone, a w maju dostaniemy odpowiedź. Między innymi wszystkich ubezpieczycieli. Więc tak jak pan wójt powiedział, że w dobrym kierunku, myślę, że będzie tych pieniędzy przybywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani Wajdy, czy chce zabrać głos? Panie przewodniczący, szanowni państwo, temat dróg powiatowych jest bardzo, jak zawsze, gorącym tematem. Dużo w tej sprawie powiedział pan wójt. Ja tylko jeszcze przypomnę, że w ostatnim czasie na drogach powiatowych było robione takie prace bieżące, mianowicie na drodze Brzozów-Koszajec były łatane dziury i posprzątana droga. Następnie jest robione w tej chwili łatanie dziur poprzez Sadowo, Brzozówek Sadowo, Wieniec, też do Koszajca. Były klejone dziury na drodze Giżyce Iłów i Iłów Suchodu. W następnym czasie będą w najbliższym, po tych pracach, które teraz trwają, będą prowadzone prace na drodze Iłów przez Zarówków do Przemy. Tak jak pan wójt wspomniał, że komisja składająca się już z pani dyrektor zarządu powiatowego dróg i przedstawicieli województwa jeździła po drogach powiatowych i wybierano te odcinki, które kwalifikują się do pierwszej kolejności do remontowania. Jeszcze nie ma decyzji, które będą, ale to co wstępnie mogę państwu powiedzieć, że w pierwszej kolejności będzie ten odcinek od Iłowa do Nart, bo tam są naprawdę przełomy bardzo duże, i od Giżyc poprzez Piotrów. Takie mamy obietnice, a jak będzie już to na piśmie, wtedy państwu już oficjalnie powiem. Ja już zgłosiłam to, co mówił pan radny Morzyjewski, zadzwoniłam do powiatowego zarządu dróg, żeby zainteresowano się jakością wykonywanych prac, bo rzeczywiście szkoda byłoby nakładów finansowych i materiałowych na to, żeby ta droga nie było efektów tych prac. Pan Krzysztof Zieliński, zastępca dyrektora, obiecał, że pojawi się na tej drodze i osobiście sprawdzi, czy rzeczywiście można to wykonać lepiej i solidniej. To tyle w tej sprawie. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Umówmy się w ten sposób, że w tej chwili sprawy różne zamkniemy. Będzie jeszcze dyskusja w późniejszym czasie.
a przejdziemy do następnych spraw dzisiejszych obrad. Proszę jeszcze o głos Radny Rodzeje. Proszę Pani, bo myślę, że Pani Radna się zainteresowała obradzeniem tego i zobaczymy jeszcze może przyjęcie tego, ale tu wręczę kolejne opowieści, żebym się przejechał. Tam zobaczył ten odcinek remontowany u mnie, czy bym chciał taki na wyzwolenia też, dziękuję jeszcze raz Pani Radna. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że w biblioteki nie widzę Pani Dyrektor. Jest. Bardzo proszę. Przechodzimy do punktu następnego. Złożenie sprawozdania działalności gminnej biblioteki publicznej za rok 2016. Przedstawienie planu działania na 2017. Bardzo, bardzo proszę o złożenie sprawozdania. Zajęcia komputerowe, oglądanie bajek oraz na zakończenie zajęcia kulinarne. Marzec, 8 marca, Dzień Kobiet, wykonanie prezentacji.
własne kobiety ludzie jak Polski. Uroczyste spotkanie zwiedzimy swoim występem harcerki z Mody Zaostrzu. Przygotowano kwiaty, życzenia dla pani oraz mądrych obrazówek. Międzynarodowy Dzień Pisarza, wykonanie gazetki, wystawę książek. Odbyła się lekcja biblioteczna z udziałem 4 klasy Szkoły Podstawowej w Kapturach oraz boczne czytanie bajek na zapisaną gazetę. Od 13 do 21 marca trwał kiermasz wielkanocny. 20 marca w niedzielę handlową odbyła się degustacja potraw świątecznych dla odwiedzających nas gości. Wykonano także gazetki nawiązujące do tradycji świąt Wielkiej Nocy. Kwiecień, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, lekcje biblioteczne, głośne czytanie i recytowanie utworów Juliana Burzyma oraz interpretacje rysunkowe do utworów. Udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Igłowa i Kraku, klasy drugiej i trzeciej. Kwiecień, Miesiąc Pamięci Narodowej, wykonać gazetki. Pierwsza wyjść mały scen, gazetka poświęcona sławnym polskim aktorom. Maj, Dzień Flagi, pokazany uchwalenie w konstytucji. Wykonanie gazetki, lekcja biblioteczna z klasą książek Szkoły Podstawowej w Człowie. Tydzień bibliotek, czytanie bajek Czesława Janczarskiego z udziałem klas pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Człowie. Majowy kiermasz książek. Od 12 do 23 maja odbywał się cykl spotkań Cała Polska czyta dzieciom. 5 lekcji bibliotecznych z udziałem dzieci ze szkół Iłowie, Kapura, Liszyca. Zaproszeni goście, którzy czytali dzieciom bajki, sekretarz urzędu Przemysław Kowalski, Wanda Draga, Wiesława Ziętara, Wanda Ligas oraz nauczyciele przyjeżdżający z dziećmi też czytali utwory wybrane. 12-15 maja odbyła się czterodniowa wycieczka nad morze dla dorosłych. Wzięło udział 56 osób. 26 maja, Dzień Matki, uroczyste spotkanie w bibliotece. W czerwcu w Mumińskiej Bibliotece, lekcja biblioteczna, pracy zastępczej klasy szkoły podstawowej w Krakowie. I zaczęło się przenoszenie biblioteki. Przez lipiec trwało remont, pomimo to my żeśmy urzędowali w takiej opór, bo no, nie mogliśmy z tego pozwolić na zamknięcie. Ale w lipcu też odbyła się jednodniowa wycieczka do Kierwoczy Kęczka u Świętej Ludwiki. No w sierpniu nic się takiego nie działo, bo był remont, tyle co się poruszało książki. We wrześniu remont, a ten też odbyła się od 1 do 4 czterodniowa wycieczka w Kartorze. W październiku remont, to były rozpoczynane książki, ale nie było możliwości robienia jakichś takich test. W listopadzie również, w grudniu od 11 do 20 grudnia w bibliotece zorganizowano kiermasz sezonowy grudniowy z tradycyjną kawą na ciastem. Wykonano także dekoracje i gazetki tematem połączone z zimą i okresem świątecznym. Przez cały rok biblioteka uzupełniała zakupy nowości wydawniczych. Wykonywane były wraz z związane zagotowanie książek, bieżące prowadzenie dokumentacji, sprawozdania kwartalne, roczne. No i to by było tyle po koniec roku. No to koniec roku to był czas przenoszenia remontu. No to było półtora miesiąca, gdy tak nazwanie czynna w ogóle. No, dziękuję. Bardzo. Otwieram dyskusję z panem sprawozdawcą, który by chciał zabrać głos. Nie widzę, a więc serdecznie dziękuję. W tej chwili przejdziemy do sali. Proszę pana kierownika o złożenie sprawozdania. Sprawozdanie z działalności środowiskowej kary sportowej i mojego wojska Oli w Głowie za okres 1 grudnia 2016. Rok 2016 to 8 pełny okres funkcjonowania kary sportowej i 5 Olika. Założenia były i są takie, aby w obiektach sportowych pozostało jak najwięcej dzieci
młodzieży i osób starszych. Myślę, że to się udaje. Hala udostępniana jest codziennie od godziny 7.30 do 16.00 w Szkole Podstawowej Gimnazjum Głowy za darmo. Natomiast od godziny 16.00 do 22.00 odpłatnie wszystkim chętnym. Również w weekendy hala jest otwarta od godziny 12.00 do 20.00. Równolegle od marca do końca listopada w tych godzinach otwarcie jest również Oli. Z hali korzystają raz w tygodniu profesorki dzieci ze szkół podstawowych. Od 1 stycznia do 31 grudnia zorganizowaliśmy lub byliśmy gospodarzami 21 turniejów w 4 dyscyplinach sportowych, takich jak piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy. Większość z tych turniejów weszła już na stałe do kalendarza imprez, przybyły także nowe. Ze stałych należałoby mi przede wszystkim 8 walentynkowy turniej w piłce nożnej drużyn zrzeszonych o Puchar Wójta Gminy Iłów z udziałem najlepszych drużyn ligi okręgowej. 5 turniej w piłkę nożną Olbojów, turniej z cyklu Grand Prix Lwowa w tenisie stołowym. 4 turniej piłki nożnej szkół podstawowych Krakowskiego i Dziewcząt i Polskiej Pamięci Sylwestra Rozyckińskiego, a także turniej interlinę na roczniki 2001-2004-2006-2007-2010. Ścisła współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Turniejów jak Mistrzostwa Powiatowe i Międzypowiatowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Piłkę Ręczną i Siatkówkę Polską Cieszą. Wszystkie wydarzenia w turnieju i różnych turniejów przekazywane są na bieżąco do lokalnych mediów, z którymi utrzymujemy ścisłą współpracę. Oprócz turniejów na kali odbywało się również spotkanie z zaprzyjaźnionymi szkołami. Wymaga to od nas ciągłego nadzoru nad obiektem, dbałości o czystość. Prowadzimy segregację śmieci. Rocznie jest to około 150 worków układu segregowanych. W kali zatrudnione są 4 osoby. Kierownik obiektu, koordynator do spraw sportu i administracji oraz 2 sprzątaczki. W okresie wakacyjnym i ferie zimowe dzieci i młodzież z terenu naszej gminy mają możliwość korzystania z obiektu za darmo od godziny 8 do 16. 1 czerwca byliśmy organizatorami turnieju piłki nożną siatkową dziewcząt i chłopców w kategorii gimnazjum z okazji Dnia Dziecka. Na hali działa kilka sekcji sportowych, m.in. chłopców prowadzonych przez pana Jana Zielaka, tenis stołowy, piłka ręczna i siatkowa prowadzone przez pana Piotra Dąbrowskiego, breakdance prowadzony przez pana Tomasza Balaka, a także piłka nożna prowadzona przez trenera Kuby Im. W ofercie hali sportowej jest także fitness, bilard, a także sauna. Wpływy za okres od stycznia do końca grudnia 2016 roku wyniosły 33 tysiące złotych brutto. Ponadto w 2016 roku hala udostępniała odpłatnie pomieszczenia prywatnej szkoły języka angielskiego prowadzonej przez panią Helen Bengus, a także pani Małgorzacie Kurpiowskiej, właścicielce Dałsły. Ponadto pomieszczenie popłatło i jedno z pomieszczeń było zajmowane przez pana Marcina Osinka przez okres pół roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły około 17 tysięcy złotych brutto. Hala udostępnia ponadto i odpłatnie pomieszczenia pani Joanny Kudarewki na potrzeby porad prawnych, mediacji oraz szkole podstawowej w Iłowie. Poza tym hala sportowa jest siedzibą klubu sportowego SKR Unia Iłów, który zrzesza w tej chwili około 130 zawodników w 5 kategoriach wiekowych. Przy hali odbywają się również badania mammograficzne dla kobiet. Na koniec chciałbym wspomnieć o kompleksie wojsk sportowych Moje Wojsko Orli, którego budowa została wstępnie zakończona pod koniec 2010 roku, a pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy w lutym 2011 roku. W tym momencie hala i Orli stanowią jedną całość, wzajemnie się uzupełniają. Następuje łagodne przejście z sezonu halowego na Orlikowy. Na Orliku również odbywają się turnieje. Animatorem sportu na Orliku jest pan Piotr Piotrowski. W lipcu
lipcu 2014 roku został oddany do użytku plac zabaw dla dzieci. Jeżeli chodzi o plany na 2017 rok, to w dalszym ciągu będziemy się starali przyciągnąć jak najwięcej dzieci i młodzieży w teren naszej gminy, rozszerzając ofertę sportową. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Co do sprawozdania? Dziękuję chętnych. Dziękuję kierowniku za złożenie sprawozdania. Przechodzimy do punktu następnego. Nie wiem, mam pytanie do szanownych Państwa radnych, bo mamy też dwie uchwały oświatowe. Czy, bo ja przeciągam, bo może Pani radny przyjdą, będą z nami. Czy mamy przejście tej chwili do uchwał oświatowych? Bo widzę i związki czekają, sądzę, że... Jeszcze jest go. Go i rząd. To czekamy z uchwałami, tak? Dziękuję bardzo. Proszę teraz panią kierownik KOPS-u o złożenie sprawozdania, przedstawienie planu pracy i tego punktu, który tutaj pan wójt wprowadził do porządku. Na kwotę 147 zł skorzystało z tej kwoty pomocy 26 osób. Z pomocy na ogłoszenie składki zdrowotnej 9716 zł, 22 osoby skorzystały z tej kwoty pomocy. Zasiłki okresowe 8 tysięcy z dotacji 123 zł środki własne. 30 świadczeń wypłacono. Program rządowy oświeca potrzebujących po 29 548 zł, środki własne 29 848 zł, 100 tysięcy dotacji, na dożywianie wydano 82 279, na zasiłki 35 350, na dobrze 5220. Na z tego programu dożywiania zostało 486 osób, wydano 833 511. Na wydatki na domową jeszcze zostały umieszczone dwie osoby, liczba świadczeń 24, wydano kwotę 86 622 zł. Ponadto ośrodek zajmował się przygotowanie dokumentacji do ośrodkowej w zakładzie opiekuńczo leczniczym za dwóch osób. Udzielono pomocy formie zasiłku zdrowego i celu oficjalnego z pożywania własne na kwotę 32 428. Za 14 osób, które ukończyły 90 lat i potrzebowano pomoc życiową, jubilatom udzielono pomocy życiowej. To z Gorbonierska wywiad. Na pomocy zawody sportowe osób Juszewska dla 6 osób wymagowano nagrody. Usługi opiekuńcze, kwota świadczeń 3366, a 6 osób korzystało z tej formy pomocy. Również w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny wpłynęło w 2016-2015 wniosków, wydano 57 kart dużej rodziny. Z pracy socjalnej skorzystało 1002 osoby. Ponadto ośrodek współpracuje na całym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowadzewie z KRUS-em i innymi instytucjami. W ramach realizacji działania przemocy w rodzinie działa zespół interdyscyplinarny. Liczba tworzących dzieciak typu A11, niebieskich kart typu C7, niebieskich kart typu D4 i liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego 10. W ramach realizacji programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydano objętym programem i zostało 243 osoby, wydając 73 skierowania. W ramach realizacji wychowania w trzeźwości, czyli działania alkoholizmowi,
współpraca, przy współpracy z Związkiem Katolicka Polskiego wychowano dzieci na wyjazdach po 1000 rocznie. W sprawie też ustawy o wspieraniu rodziny w systemie dzieci rocznych, a system rodziny wspierał dzieci rodzinie. Za dwoje dzieci umieszczone w domu pomocy w domu dziecka w Giżycach wydano kwotę 45 215. Ponadto ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach rodziny. Na zasiłki rodzinne wydatkowano kwotę 922 289. Liczba świadczeń 8108. Do zasiłków rodzinnych są różne dodatki. Jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem, okresie korzystania z domu pomocnego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia. Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1 352 900. Ponadto są wypłacane zasiłki pielęgnacyjne 223 860 zł. Świadczenia pielęgnacyjne 333 860 zł. Jednorazowa zapomoga z urodzenia dziecka 62 tysiące, świadczenie rodzicielskie 150 537. Jest to nowe świadczenie, które było wydane w 2016 roku. To jest dla osób, dla matek, które urodziły dziecko, są to przez rok czasu płatne po 1000 zł. Oczywiście dla tych osób, które nie pracują, nie mają nikąd możliwości uzyskania tego świadczenia. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zaświadczenia pielęgnacyjne, świadczenia specjalnych usług opiekuńczych 48 463 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 208 zł. Wydatki na świadczenia złotówka za złotówkę na zasiłki rodzinne i wydatki wypłacone 25 315 zł. Rozkaza świadczenia niezależnie pobrane kwota 3619 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie społeczne 55 865 zł. Również ośrodek pomocy realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. Wypłacone świadczenia 201 300 zł, 523 to jest liczba świadczeń, 523. Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego 45, liczba dłużników alimentacyjnych 32, kwota skrócona przez dłużników 16 778, zadłużenie z tytułu wypłaty zasiłku zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego 1 131 863. Również realizowana jest ustawa świadczenia wychowawcze, tak zwane 500+. Liczba świadczeń wychowawczych 7842, poniesione wydatki 3 905 590 zł. Plan na 2017 na zasiłki stałe 78 200, jest to połowa kwoty, która będzie potrzebna. Zasiłki okresowe 7300 30 000, na składki zdrowotne 12 000, domy pomocy społecznej 60 000, świadczenia rodziny 2 473 000, świadczenia społeczne do życia 100 000, opłatę na wsparcie pieczy dostępnej 47 000, na wypłatę
wypłatę świadczenia wychowawczego z habitami 473. Jeszcze chciałabym przedstawić, że kryterium do pomocy społecznej wynosi 514 w przypadku rodziny, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 634. Na dożywianie 771 zł za osobę na okręg, rodzinie 751. Rodzinę 674, 764, do 500 plus 800-200. Rozpocznie się przyjmowanie wniosków od września na terenie naszej gminy, już teraz, znaczy już w tamtym roku były i teraz pierwsza transza była, druga transza będzie od września, jest rozprowadzona żywność przez Stowarzyszenie Mieszkańców, przez Stowarzyszenie Mieszkańców razem, wszyscy razem, zorganizowani w Wiesława Zietara i również proboszcz parafii przy oddziale Sanitarzu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby, które będą chętne na tą pomoc, mogą zgłosić się do ośrodka celem wypełnienia wniosku. Ponadto chciałabym przedstawić ocenę zasobu pomocy społecznej. To jest mniej więcej to samo, co przedstawiałam w tym sprawozdaniu, tylko tu jest przekrój kilku lat. Ustawa nas obliguje tym, żeby ocenę tą wykonać i przedstawić. I tak, są tu lata 2015-16 i następny rok. Liczba osób, którym przyznano świadczenie. 683, 687, 677, 667. No, ten poziom jest mniej więcej ten sam. Zasiłków stałych jest 60 stąd, ale ja to sprawiła powtórzę. Zasiłków stałych, kwota świadczeń 103 tysiące, 109 tysięcy, 110 tysięcy, 110 tysięcy. No, wzrasta ta liczba zasiłków. Zasiłki okresowe 12683, 11000, 8000 i prognoza na następne lata 8000. Zasiłki celowe 81000, 70000, 67000, 67000. Posiłki 74000, 106000, 81000, 81000. Sprawienie pogrzebów w tamtym roku była kwota 300. Zasiłki wspieranie rodziny i dzieci zastępczych 36 tysięcy, 48 tysięcy, 45 tysięcy, 47 tysięcy. Zasiłki rodzinne i dodatki 1,141 tysięcy, 1,148 tysięcy, 1,388 tysięcy. 1,5 jednorazowy dodatek z urodzeniem dziecka 24 tysiące, 28 tysięcy, 38 tysięcy, 40 tysięcy. Jednorazowa za pomogę z urodzenia dziecka 55 tysięcy, 54 tysięcy, 62 tysiące, 62 tysiące. Świadczenia pielęgnacyjne 179 tysięcy, 294 tysiące, 332 tysiące, 366 tysięcy. Zasiłki pielęgnacyjne 231 tysięcy, 227 tysięcy, 223 tysiące, 223 tysiące. Zasiłki specjalne opiekuńcze 6240, 13 tysięcy, 39 tysięcy, 39 tysięcy. Zasiłek na opiekuna 183 tysiące, 75 tysięcy, 55 tysięcy, 55 tysięcy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 169 tysięcy, 183 tysiące, 201 tysięcy, 201 tysięcy. To stypendia jest specjalne, chyba że się nie wiemy, ale to też obejmuje 61 tysięcy, 53 tysiące, 37 tysięcy, 47 tysięcy. No to by było wszystko, jeżeli by były pytania. Dziękuję bardzo.
oczywiście, że są to pytelki. Było można na etapie, więc nie za bardzo to Państwa interesuje. To są wszystko rzeczy, które są nałożone na gminę i to niestety musimy nad tym pracować. Pozwolicie, że tak, otwieram dyskusję. Do tego słucham tak. A, no dobrze. Radna Pelka. Mam pytanie na temat usług opiekuńczych. Nie wiem, czy Pani sobie przypomina, 3 lata temu, prawie 4, zgłaszałam się do Pani w sprawie usług opiekuńczych. Wtedy mi Pani powiedziała, że nie ma uchwały odpowiedniej. Czy Państwo do tej pory, jako Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwracaliście się do Pana Wójta w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy? Dobrze, ale ja takich uchwał, ja prosiłam, pytałam Pan Wójt, zresztą ja nigdzie nie znalazłam tej uchwały. No tak, ale z tego co wiem, to znaczy ustawa to jest z 12 marca 2004 roku. Ustawa. Ile mniej więcej osób po 75 roku życia mieszka, znaczy powyżej 75 roku życia mieszka na terenie gminy? Ale mniej więcej 100 osób, 50 osób. No ja też więcej. Ja nie zadaję to pytanie nie bez kozery, dlatego że zgłaszają się do mnie osoby, które zgłaszają się z kolei do GOPS-u. Mieszkają samotnie, czyli de facto na podstawie ustawy przysługuje im tak zwane, przysługują im usługi opiekuńcze. Mogą być przyznane. Na podstawie ustawy, tak. I słyszą, że nic takiego nie ma i że się... Absolutnie, no takich informacji my nie udzielamy, bo jest uchwała jest dawno rady, jest uchwała, która... Ja będę mogła ją Pani otrzymać w takim razie. Dobrze, ale co roku? Odpłatność i powinna być ta odpłatność ustalana przez jest podnoszona, bo to jest od 12 lat. Jest ustalona. Ale Panie Wójcie, co roku się to zmienia? Nie wiem. Znaczy nie zmieniamy, z uwagi na to, że takie są koszty tak niższe niż opiekunka otrzymuje, bo koszt przy osobach, które nie jest niewidomy. No, więc to jest jedna odpłatność. Dobrze, ale jeżeli złote osoby nie chcą płacić, to dobrze. Dobrze, w takim razie dobrze. Co roku taka uchwała powinna być podjęta przez nas, to jest już tutaj może być... Nie ma obowiązku co rok podejmować, tylko raz może być podjęta i na uchwałę... Ale sama tak, dobrze, nie będziemy tutaj, proszę Państwa, dyskutować. Uchwała jest pierwsza podjęta i powinna być napisane procentowo, ile kto, jaka jest uchwała. A co roku powinno być to aktualizowane, bo mniej więcej w każdym razie ile razy zmienia się dowód, który upoważnia osobę do pobierania, co w tej roku jest określone, żeby nie zmieniać, jest kryterium, mam te dokumenty przed sobą w związku z tym, nie, ale oświadczam Pani naprawdę, nie ma w tej chwili Pani Wandy Dragan, bo do niej też zwracają się osoby w tej sprawie, że są obsyłane z kwitkiem. W związku z tym to nie jest tylko kwestia tego, że ja czytam o to. A drugie moje pytanie, chodzi mi o kartę dużej rodziny. I na podstawie karty dużej rodziny oraz ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi też nie ma u nas uchwały w sprawie odpłatności, ulg w odpłatności. I to też go powinien, przepraszam, odnosi odpłatności za śmiecie. Ale ja się czymś nie zajmuję. Ale Pani się zajmuje kartą dużej rodziny, a karta dużej rodziny mówi o tym, ustawa o karcie dużej rodziny, że ma być podjęta uchwała i to GOPS występuje. Państwo delegowało tę część, ale nie zajmuje się właśnie śmieciami.
mamy upoważnienie wójta do karty drugiej rodziny, a nie do śmierci. Tak, rodzina do PL, ale w ustawie jest powiedziane, że delegujecie państwo tę część na, do obowiązków gminy. Podjęcie uchwały, że przy karcie dużej rodziny jest zmniejszona odpłatność za śmieci. U nas tak samo ludzie się w tej sprawie pytają, dlaczego inne gminy mają, nasza gmina nie ma. Mam przed sobą uchwałę chociażby gminy Sekłów. I to jest uchwała z grudnia 2015 roku, w momencie, kiedy zmieniono ustawę o odpłatności za śmieci i wprowadzono kartę dużej rodziny. I ale to powinno się znajdować w uchwale odnośnie odpłatności za śmieci. Skoro ośrodek pomocy się nie zajmuje śmieciami, powinna być uchwała, że osoby, które korzystają z karty, tak, ale ja do pani się zwracam jako do kierownika GOPS-u, ponieważ z inicjatywą ustawą uchwałodawczą występuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma świadomość tego, i wie pani wierzy, ja wziąłem te dokumenty nie z głowy, tylko naprawdę z materiałów źródłowych. Jest to powiedziane jasno, ja dlatego się pytam panią, czy pani jako kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpiła do Rady Gminy Iłów o podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za śmieci, które dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, dlatego że to pani jest do tego zobowiązana jako kierownik urzędu gminnego ośrodka. Bo pani ma świadomość, ile rodzin posiada kartę dużej rodziny. No tak, ale co ja mogę powiedzieć? Niech mi pani uwierzy, no może na słowo to nie do końca. W oparciu o dokumenty, niech pani to sprawdzi, pani kierownik. Pani obowiązkiem jest wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Mało tego, Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie podjął postanowienie o tym, Naczelny Sąd Administracyjny nie najwyższy, że nie obowiązuje tu vacatio legis, mało tego, można uchwałę podjąć z datą wsteczną, to znaczy zobowiązywania. W naszym przypadku, jeżeli pani szybko to zrobi, to byłoby z dniem 1 stycznia tego roku. Mamy taką możliwość. Tylko że to jest pewnego rodzaju, pani kierownik, przepraszam, ale zaniedbanie z tym. Tak samo ja do pani się w takim razie zgłoszę po uchwałę i szkoda, że do tej pory nie był nikt w stanie tego otrzymać. Dziękuję bardzo. Bo nam się świecinie GOPS nie podejmuje. Ale nie chodzi o podjęcie uchwały, tylko inicjatywy w związku z kartą, tą dużej rodziny. Niech pani to przyjmie to wiadomość. Dziękuję bardzo. Proszę o głos Sądny Karstwa. Ponieważ gmina nie dysponuje samochodem zawodowym. I to samochody, które nosiły, które osoby muszą pobrać, podpisać, to nie jest na zasadzie... To jest na terenie naszej gminy rozprowadzone. Nie jest jakiś dowód dalej odeszła na terenie naszej gminy. Ale są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos na mówię. Proszę państwa, ja tutaj pani radna, ja się cieszę, że dba o 500+, karta dużej rodziny, proszę państwa, natomiast my musimy myśleć też o własnych dochodach. Pani kierownik przeczytała w sprawozdaniu, że rozdajemy 4 miliony złotych z racji 500+. I to są przeważnie rodziny. Ja bym był tu bardziej skłonny, żeby dać pomoc osobom niepełnosprawnym,
takim babciom, dziadkom powyżej 85 lat, bo ci ludzie nie przyjdą, ci ludzie nie chcą. I tutaj to już mówiłem i na radzie wcześniej, że tutaj dajmy pomoc. Natomiast rodziny wielodzietne mają 500+, które jest bardzo dobre i tutaj z tego tytułu nam nie wpłynęły większe pieniądze za śmieci. Niech pani skarbnik powie, ile mamy z tego tytułu kłopotu. Ja bym do, w ogóle do nieczystości to bym nie podchodził w taki sposób, bo wszyscy produkujemy, wszyscy powinniśmy płacić. Natomiast ująć tylko babci, dziadków, którzy przeżyli 85 lat, są samotni. Są samotni, bo nie ma kto śmieci wyprowadzić, kosza wyprowadzić i osobą niepełnosprawną. Za tym jestem, a poza tym to będę przeciw. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że wrócimy do uchwał, do projektu uchwał i bardzo proszę o... Ja tylko jedno słowo jeszcze a propos dochodów i wydatków związanych z odchodami. Chcę powiedzieć Państwu tak na szybko, że między innymi wpływ z tytułu innych lokalnych opłat, między innymi za śmieci, to wartość 531 tysięcy złotych, natomiast wydatek 550 tysięcy złotych. Czyli to wszystko się nie bilansuje, wpływ nie bilansuje się wydatkom związanym z realizacją tego zadania. Dziękuję, zamykam dyskusję. Proszę Panią Anię o przedstawienie projektu po kolei uchwał. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli, nauczycieli, Gość będzie na samym końcu, bo jest gospodarz na miejscu, a chodzi o uchwały, bo w tej chwili są Państwo ze szkół, a więc związki zawodowe i dlatego robimy uchwały. Obowiązki określone na nauczycieli dla stanowisk ogólnych, tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin szkoła, czy dla szkoła. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Karta Nauczyciela Rada Gminy Miłowie uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w pełnym wymiarze godzin na niżej wymienionych stanowiskach uchwala się zgodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć według następujących norm. Logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi w wymiarze 26 godzin. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone na stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustala się według następującego wzoru. Wyrówna się x1 plus x2 plus aż do n xn dzielone na x1 dzielone na y2 plus x2 dzielone na y2 i tak dalej. Gdzie x1, x2, xn oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły. x1, y2 i zn oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć praktycznych opiekuńczych wychowawczych określonych dla stanowisk wymienionych w artykule 42 ustęp 3 ustawy Karta Nauczyciela. W oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przypadających na jeden etap. Punkt drugi. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że część dziesiętną liczby mniejszą niż 0,5 godziny po minucie, a większą lub równą 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny. Punkt 3. Zasady określone w ustępie pierwszym stosuje się również do nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć praktycznych. Punkt 4. Godziny przy
udzielony powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru ustalonego na podstawie wzoru zawartego w ustępie pierwszym są godzinami ponadwymiarowymi, paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzy wójtowi gminy Jum, paragraf 4. Traci moc uchwała nr 116 2012 roku Radzie Gminy w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone na stanowisk o różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie to obowiązuje 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Gminie Urzędowej Województwa Mazowieckiego. Chcę Państwu powiedzieć, że taką uchwałę mieliśmy określonego wymiaru godzin dla praktyków zawodowych, a od przyszłego roku szkolnego szkoły muszą zatrudnić także praktyków zawodowych, dlatego też do wymiaru godzin logopedów, pedagogów, psychologów dodaliśmy doradców zawodowych. Taki wymiar obowiązywał dotychczas i taki został tu zaproponowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię z Komisji Oświatowej. W dniu 19 kwietnia odbywa się posiedzenie Komisji Oświaty z udziałem dyrektorów szkół. Proszę Państwa, były omawiane te dwie uchwały, za chwilę będzie przedstawiona druga. Co chodzi o pierwszą uchwałę, no była dyskusja też, ale była przyjęta jednogłośnie. Co chodzi o drugą uchwałę, było tutaj w tej tabeli, w czwartym punkcie kierownik świetlicy i szkolnej. I tu było tygodniowy wymiar zajęć, było godzin 20. No i końskim targiem doszliśmy do tego konsensusu, że ustaliśmy na 18 godzin, zmniejszono tą liczbę godzin 20 na 18. I także ta uchwała została, ten projekt uchwały został przegłosowany przez Komisję Jednogłośnie. I to by było tyle. Większością głosów. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Proszę o głos pan burmistrz. Chcę innej. Proszę Państwa, bo żeby to wszyscy Państwo zrozumieli, bo proszę Państwa, ja nie jestem przeciwnikiem pedagogów, logopedów, doradców zawodowych. Proszę Państwa, tylko tak, likwiduje się gimnazjum. To wszystko zostaje. Kiedyś tego nie było. My tego nie przeżyliśmy. Ja już tutaj 30 lat jestem i najpierw byli logopedzi, później psycholodzy, później pedagodzy, teraz jeszcze doradcy zawodowi. Kochani, nie wiem, i te pieniądze, żebyście Państwo byli świadomi, są tyśni. Są płacone z naszych podatków. To są pieniądze, które musimy wypracować. Wcale nie to są niemałe pieniądze. My żeśmy tutaj wyliczali, to idzie o grube pieniądze. Dlaczego my, jako gmina, mamy za to wszystko płacić? Ja nie mogę tego w ogóle zrozumieć, proszę Państwa. Są tu związki zawodowe, są dyrektorzy, niech też odpowiedzą na to. Bo proszę Państwa, czy to naprawdę jest, to znaczy, że my jesteśmy wszyscy, teraz młodzież jest upośledzona. Ja to tak rozumiem. Albo jest nieświadoma, bo potrzebuje doradcy, potrzebuje psychologa, no coś tu u nas, ja nie wiem, czy w dobrym kierunku to wszystko idzie. Likwiduje się, bo ja nie mówię doradztwo zawodowe w gimnazjum. Zgodziłbym się. Ale likwiduje się gimnazja, powstają szkoły, zostają tylko szkoły podstawowe, jeszcze młodzież nie wyrośnięta, już doradztwo zawodowe. No, ja wiem, że być może to jest potrzebne, ale to niech Państwo płaci. Jeżeli zadania nam dokłada w tym, a nie my, gminne pieniądze. No, Państwo, zobaczycie Państwo, sekretarz przyjechał tutaj ze Związku Gmin Wiejskich. Prawdopodobnie gminy otrzymają dofinansowanie tylko do wypłat dla nauczycieli w wysokości 80%.
Kiedyś była do inwestycji złotówka do złotówki, budowano, robiono, teraz znowu to się wszystko niszczy, bo to ja więcej zostanie, ale na utrzymaniu gminy, mało tego dokłada się jeszcze tych zadań. I proszę Państwa, coś tu, to po prostu to się trudno z tym wszystkim pogodzić. Ja tylko tyle chciałem, żebyście Państwo wiedzieli i byli świadomi, że to idzie z naszych, wszystko i utrzymanie będzie z naszych pieniędzy. Naprawdę budżet, teraz dokładamy 3 miliony złotych około. Do wóz, przedszkola i do szkół. Jeżeli gimnazja pójdą, bo za 2 lata pójdą z tymem, to proszę Państwa, będziemy dokładać jeszcze więcej. Nie wystarczy wtedy już na żadne inwestycje, chyba że podatki podniesiemy o 100%. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Państwa dyrektorów i związków zawodowych. Czy chcecie Państwo zabrać? Już widzę, dyrektor Janek Kraszewski prosi o głos. Bardzo proszę. Mam częściowo rację w tym, co mówię, że takich stanowisk nie było, ale czy my się o takie stanowiska tak bardzo ubiegaliśmy? To po prostu ministerstwo ma doradców. Ja myślę, że jakoś tam myślą. To nie dają. Ale zaraz chcę powiedzieć. Zakłada się subwencję, ona może rzeczywiście, to może być bolesna również dla samorządu, ale panie wójcie, lat temu, 24, jak ja pamiętam Miłów, a sprawami nadzorowania oświaty od tego czasu się zajmuję, to ja w pierwszym okresie miałem taką sytuację, że uczniów trzeba było wyciągać z domu do szkoły, bo nikt ich nie, jakby nie liczył w systemie oświaty. Mówię o uczniach z dysfunkcjami, którym oświata się należy. My oglądaliśmy w 2012 roku, ja miałem inny stosunek do zachodu, do momentu, gdy oglądałem relacje z paraolimpiady w Londynie, gdzie tłumy ludzi dopingowało tych niepełnosprawnych. Ja myślę, że im się należy. I jeżeli mówimy o subwencji i mówimy o specjalnych środkach, to trzeba zakładać, że niektóre fagi są razy 8,5 na uczniów. Te środki są. I chcę powiedzieć, one były od dawna i były patologiczne wręcz sytuacje, gdzie środki brano, a uczniom tamtym dawano niewielkie ilości godzin. Ja wtedy jednoznacznie rodzicom sugerowałem, są szkoły, które lepiej niż szkoła ogólna kształciłaby te dzieci. I na to są środki. Natomiast jeżeli one teraz są wydzielone w samorządach, to musiało coś zaistnieć, skoro ustawodawca to wydzielił. I ja się cieszę, bo spełniam rolę w stosunku do tej młodzieży. Bo nic gorszego, jak korzystać ze środków cudzych, tych, którym się należy. Tym bardziej, że oni nie są tacy, że się o nie upomną. Więc doradztwo zawodowe w jakimś tam sensie stopniu zawsze było. Gdy my się ubiegamy o jakieś tam stanowiska, to ja nie chciałbym, żeby pozostawała tutaj taka opinia. Ja zakładam z góry, że szkoła jest dla uczniów, a nie dla nauczycieli. Natomiast pewne wydzielone godziny, one muszą funkcjonować, by zaspokoić potrzeby. I ja rozumiem wójta i innych wójtów, że subwencja pewnych rzeczy nie obejmuje. Dlatego też ministerstwo tak się boi powiedzieć o strukturze, jak powinna być standardowa struktura, prawda, oddziałów i tak dalej. Od dawna tego nie mówi. I raczej o to trzeba byłoby się upominać, tak jak na tych konwentach gmin czy powiatów, prawda,
by ministerstwo określiło jednoznacznie, czego oczekuje od samorządu i na co daje samorząd. Ja bym tutaj nie łamał sobie głowy o doradztwo zawodowe. Panie wójcie, to jest znośne, 20 godzin w roku. Groszy razem nawet nie 50, no, proszę. 7 razy i 10 ósmych. No to 20 raptem. 7 ósmych. Tak, 10 razy 50, 500 zł na rok, prawda? My tutaj mamy przejmować się, że to raz dużo to. Są inne rzeczywiście problemy nie do końca rozwiązane, ale to nie jest problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o głos Pani Dyrektor. Jeszcze na chwilkę pozwolę sobie uzupełnić, ponieważ doradztwo zawodowe zostanie wrócić w ogóle nowy przedmiot, który został wprowadzony w tym roku rozporządzeniem Pani Minister Edukacji Narodowej. I ten przedmiot znajduje się w ramowym planie nauczania, to znaczy to nie jest nasz wyraz. To jest taki sam przedmiot jak język polski, matematyka i inne. Znaczy to jest, mówię, to jest w tej chwili będzie tylko dla 7 klasy, to jest minimum, tak mam określone, minimum 10 godzin, więc to wychodzi pół godzinki tam, to jest naprawdę bardzo mała liczba godzin. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe stanowiska specjalistów, powiem tak, kilkadziesiąt lat temu, naprawdę ja pracuję już ponad 30 lat w szkole i mogę powiedzieć, że naprawdę nie było takich problemów, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. W tej chwili, no przypuśćmy logopeda. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozwój mowy, widzicie sami Państwo, macie w domu dzieci, macie wnuczków i widać, jakie te dzieci mają problemy z mową. I to, że w szkole, ja też niejednokrotnie rodzicom na zebraniach powtarzam, bo że w szkole taki nauczyciel logopeda ma zajęcia z dzieckiem, tak? Rozporządzenie mówi, że może mieć w grupie 4 osoby w ciągu jednej godziny, chyba że jest zalecenie poradni pedagogiczno-psychologicznej inne, żeby była indywidualna terapia logopedyczna. To też nie jest wiele, bo co to jest 20 minut w ciągu tygodniu na jedno dziecko. Dlatego rodzice muszą ćwiczyć w domu z dzieckiem, żeby jakikolwiek efekt był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Mam pytanie do Szanownych Państwa Radnych. Czy ja jeszcze raz mam czytać projekt uchwały? Widzę, że jest kręcenie głowami, że wie. Kto jest, Szanowni Państwo Radni, za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że na kółek przeczytam projekt uchwały Rady Gminy Miłowie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygodniowych obowiązkowych pielęgniarzy godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę IU. Projekt składa się z 5 paragrafów, które tutaj pani przewodnicząca przeczytała dokładności, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opuszczenia w dziennicy urzędowym województwa mazowieckiego. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję i jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Bardzo proszę panią kierownicę. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez GMiW oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru uroków zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Karty Nauczyciela Rada Gminy Głowy uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę GMiW, obniża się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem godzin zajęć, a wymiarem zajęć określonym w powyższej tabeli. Stanowiska kierownicze. Dyrektor przedszkola liczącego jeden oddział tygodniowy wymiar zajęć 15 godzin. Dwa oddziały 12 godzin. Dyrektor szkoły liczący do 8 oddziałów tygodniowy wymiar zajęć 8 godzin. Od 9 do 16 oddziałów wymiar godzin 5 godzin. Powyżej 17 oddziałów wymiar godzin 3 godziny. Wicedyrektor szkoły liczący od 12 do 16 oddziałów tygodniowy wymiar zajęć 9 godzin, powyżej 17 oddziałów 7 godzin. I wprowadzony został punkt 4, kierownik świetlicy szkolnej, tygodniowy wymiar zajęć 18. Paragraf 2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w paragrafie 1, przyznaje się nauczycielowi z dniem powierzenia stanowiska kierowniczego. Paragraf 3. Obniżony wymiar godzin ustalony zgodnie z paragrafem 1 stosuje się również do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Do nauczycieli tych przepis paragrafu 2 stosuje się odpowiednio. Paragraf 4. Wójt gminy Liłów w ramach posiadania środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w artykule 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liłów. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 154, złamane na 31 z 2004 roku Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 17 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Taką uchwałę, która określała tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły, wicedyrektora, mieliśmy w takim samym wymiarze, który został zaproponowany. Nie mieliśmy uchwały, która by określała wymiar zajęć dla kierownika świetlicy szkolnej i zaproponowano tu i 18 godzin na Komisji Oświaty zostało jakby przegłosowane. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Prosi o głos Radny Cieślak. Ja zaproponowałem i dzisiaj się nie będę z tego mógł wycofać w żaden sposób, choć wiem, że no, dyrektor też nie z kim. Jest zadowolony. Nie chodzi o to, że zadowolony, tylko no, padła ta propozycja z pana dyrektora 16 godzin i tak jakoś tak to wyszło. Także no, nie ma takiej możliwości, żeby wszystkim dogodzić i komuś się narazić, no to tak wyszło. Nie wiem, bo szanowni państwo, zawsze przypominam to,
tyle razy. To, co zapada na komisję, to są tylko komisje. Natomiast sesja po to jest, żeby już zapadały ostateczne decyzje. I po to jest debata, dyskusja. Każdy niech wyrazi swoje stanowisko co do tej kwestii i wtedy dopiero zapadają właściwe decyzje. Natomiast komisję trzeba to traktować poważnie, ale jest to tylko wstęp zawsze przygotowanie. I nieraz się tak zdarza, że się zmienia. To nie jest tak, że coś już zapadło na komisji i nie można tego w żaden sposób odwrócić. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Dyrektorzy chcą zabrać głos? Nie widzę. Mam pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy czytać całości projekt, czy nie? Co jest za tym, żeby nie czytać projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że jednak na główek przeczytam. Uchwała Rady Gminy Miłów jest w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. Zastępnie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miłów oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Projekt uchwały składa się siedmiu paragrafów. Ostatni paragraf siódmy mówi: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o odwrót. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Złożenie sprawozdania z działalności GOP za 2016 i przedstawienie planu pracy na 2017. Bardzo proszę. Sprawozdanie na działalności Gminy Jarzynka Kultury w GOP za rok 2016. Osoba kadrowa, dyrektor GOP-u jeden etat, instruktor ruchu amatorskiego jeden etat, instruktor muzyczny na drugi uraz, jedna czwarta etatu, pracownik gospodarczy jeden etat. Zajęcia stałe wokalne, 30 euro, 5 euro dzieci i młodzieży oraz zespół śpiewaczy i łowiacy. Zajęcia odbywały się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, praktycznie codziennie. Zajęcia teatralno-wokalne, kabaret spinacz plus dzieci przygotowujące programy okazjonalne. W przygodku działa koło pękarskie numer 52 Polskiego Związku Pękarskiego, koło emerytów Francisku numer 5 w Głowie, grupa motocyklowa Ajowa oraz punkt konsultacyjny ośrodka wraz z Pawłem Drzewo. Wydarzenia związane z Gminnym Ośrodkiem Kultury poza działalnością stałą. Kalendarium. 6 stycznia odbył się koncert Nasze Betlejem w wykonaniu zespołu Miłowiacy Joanny Woleckiej, Anny Tomaszewskiej oraz wykonawców znających dwie piosenki Przygody. 12 stycznia spotkanie opłatkowe koordynatorów francuskich inwalidów, występ zespołu Miłowiacy. 21 stycznia występ w szkole w Brzozowie z okazji Dnia Babci i Dziadka, kabaret spinacz z Joanną Woleską. 22 stycznia impreza przedszkolna z okazji Dni Babci i Dziadka. W dniach od 1 do 13 lutego realizowaliśmy program feryjny. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. I tak 2 lutego była dyskoteka dla dzieci młodzieży uczącej się. 6 lutego bal choinkowy przedszkola, 9 lutego warsztaty w Paszcz. 11 lutego wycieczka do parku Fala w Łodzi. 12 lutego
przewodnicząca wozem tzw. cygańskim pana Tomasza Sobotki nad Wisłą, Wiską i Pieczęki Lubaskiej oraz zabawy terenowej. 3 marca Wyspiał Teatr Lub Artyfesta Jakowa zrealizował wielki zajmów najdolniej dzieci z przedszkola i młodszych klas szkoły podstawowej. 5 marca udział w festiwalu piosenek Anny Janka byłoby pierwsze miejsce na Berzysztegarze. 7 marca gościnny występ kawałek do skupienia Czerwony Wolewski w Szczawodzie Ryszcielonym. Dnia od 12 do 14 marca nasi kuberancy brali udział w festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Ryszcielonej Galerii w Warszawie. 19 marca zebrałem sprawozdawcze koła nr 52 Polskiego Związku Węgierskiego działającego przy przygodę. 2 kwietnia Ajomo Tomasza Anna, impreza współorganizowana przez Gminę Ośrodek Kultury od grupę motocyklową Ajomo. Miejsce pracy przy temu przystaniu Syrożole. Programy występ wykonawców z grup parada motocykli, ognisko, bil, konkursy są nad naszą oraz jej godzinie Wiśle. 5 kwietnia występ Tartora Piatora Psitu z Łodzi z bajką Oliwa Wójsko w Wielce. Na widowni dzieci z przedszkola w Głowie i Grzozowie. 7 kwietnia spotkanie wykonawstwa emerytów i inwalidów występ z Połowiu Gwiazdy. 28 kwietnia udział wykonawców z Głowy w 2 festiwalu polskiej piosenki dziecięcej w Włosku. 3 miejsce Magdalena Cichosza. 29 kwietnia udział w przeglądzie muzycznym Kamal Gostynie. 1 miejsce Agata Wiszejewska, 2 miejsce zespół Teraz Net, 3 miejsce Natalia Wiszejewska i Magdalena Cichosza. W dniach od 5 do 8 maja mieliśmy zorganizowaną wycieczkę w Bieszczady. 17 maja braliśmy udział w 1 powiatowym festiwalu piosenki polskiej lat 70. i 80. Słupnie. 2 miejsce zespół Teraz Net, 3 miejsce Magdalena Cichosza. 24 maja udział w 17. Mazowieckim Festiwalu Piosenki Pieśni Religijnej dla Zanoni. 2 miejsca Natalia Modrzejewska, zespoły Mople i Teraz Net, 3 miejsce Natalia Cichowska, brzmienie Edwina Kuźmińska. 4 czerwca koncert na zaproszenie pani Wandy Dragan na pikniku z okazji Dnia Dziecka w Zadoszynie. Wystąpiły zespoły Mople, Kajinki, Teraz Net oraz Słowiszki. 9 czerwca występ Teatru Lampki aktora Psiku z Łodzi w Pajdu usłyszałem marzenie o żonie, które chciała latać. Najpierw dzieci w przedszkolach i szkoły podstawowej w Łodzi. 12 czerwca udział zespołu i publikacji Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych z Grobą Seniora w Łosku. 17 czerwca udział zespołu i publikacji w 1. Seniorannej Dzisiaj Piosenki i Poleszenie. 18 czerwca zawody grudniowe koła nr 1000 Polskiego Związku Wężykarskiego Oddziela i Zagrożenia od Słowy. 22 czerwca występ kawałek Cichu Szpileczka i zespołu Gąble w Szkole w Przezłowie. Proszę o uwagę. 25 czerwca udział wykonawców z Grodki w Leszeczu Mianowej Otwarcie Lasu. Połączony z podsumowaniem dokonań w roku artystycznym szkolnym 2015-2016. Drugi, 3 lipca udział w otwarciu sezonu kajakowego na przystani Suchowo. Występ wykonawcy na Radzie Piosenki działającego przy Polsce. 3 lipca zawody wędkarskie składowe w tytuł Wyższa Koła nr 52 Polskiego Związku Wędkarskiego w Żuławie. W dniach od 4 do 22 lipca realizowaliśmy program Wesołe Wakacje, w czasie którego odbyły się tak. 5 lipca wycieczka do Łodzi dla Sporta Szkupala. 8 lipca następna wycieczka do Łodzi dla Sporta Szkupala. 11 lipca spotkanie z motocyklistami z grupy motocyklowej Iowa. 14 lipca spotkanie ze zespołem Żywotami, prezentacja Stadionu Ludowego, tańców i rozwoju wspólne śpiewania. 15 lipca warsztaty plastyczne zawiesione na stronę z domu i sobie. 20 lipca wyjście do lasu krakerowa podchodni. 21 lipca uczymy dzieci segregować śmieci, spotkanie z panią Moniką z urzędu gminy. Pokaz talentów, Zoom na kids. 22 lipca wjazd na Wisłę w Wozem Cygańskim na lasowym budynami z kuchni zabawy terenowe, ognisko, dziesięć grzebasy, motocykle, motorówka, jazda w siodle. 27 lipca wycieczka do Łodzi na Proparku. 10 sierpnia wycieczka do Łodzi na Proparku. 21 sierpnia pierwszy turniej sołek w gminie Kliwów. W turnieju wzięło udział 7 sołek.
26 sierpnia udział Donatu w koncercie pożegnalnym dla Rady. 4 września współorganizacja pożegnania gminy w Giżycach. 11 września promocja książek pana Adama Garskiego. 17 września zawody składkowe lutowe po roku 10. Polskiego Związku Wędkarskiego. 23 września występ teatru Akres Krakowa na widoku dzieci przedszkola oraz młodszej klasy szkoły podstawowej. Udział w odsłonięciu organizmów krajowych. 6 października obchody Dnia Seniora, występ zespołu Miłowiacy oraz Młodzieży Zdrowia. 13 października występ wykonawców zgodów oraz zespołu Miłowiacy w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej Auli w Gminie. 15 października udział zespołu Miłowiacy oraz kawałków Spinacz w drugim konkursie amatorskiej twórczości zespołu Głosku. Pierwsze miejsce Spinacz, trzecie miejsce Miłowiacy. 20 października udział w konkursie piosenek podaczy w Stowarzyszeniu. Nagrody otrzymamy zespół Teraz My oraz Mateusz Stangarzyk. 3 listopada udział w przeglądzie muzycznym Muzyczna jesień 2016 Gostynin. Pierwsze miejsca zespół Teraz My oraz Magdalena Cichoń. Drugie miejsca Natalia Cichocka i Mateusz Stangarzyk. Trzecie miejsce Natalia Kuśmińska. 6 listopada inscenizacja Wesela Słowickiego, a za Kryśka muzykanty Marsza Weselnego w wykonaniu zespołu Żydowianki. Część przygotowań wesela należała do Gminnego Ośrodka Kultury Gminy. 7 listopada występ teatru Lampki Jakuba Siły z Łodzi z bajką Zamieszanie i Żądanie. Na projekcie tak jak poprzednio dzieci w przedszkolach i inni szkoły podstawowej. 11 listopada koncert wykazał rocznicy odzyskania niepodległości od Mszy Polskiej. Na scenie wystąpiło około 50 osób. Udział wzięli chłopiacy, wykonawcy z mojego studia piosenki Szkoły Dominika Szcześniak oraz Stryza Miłowiecki. 15 listopada jestem wykonawcą zgodnie z prawnikami koncertu Opieszy Polską w Domu Opieki Społecznej w Młodzieżynie. 18 listopada jestem zespołu Teraz My przez opiekę podczas uroczystego zakończenia roku. 20 listopada powtórka koncertu Powróć się Polsko na zaproszenie księdza proboszcza parafii w Rynie oraz dyrektora biblioteki publicznej dzieci. 29 listopada udział w konkursie Kampo-Tikoro Polski. Pierwsze miejsce na Magdalena Cichoń, wyróżnienie Mirka Kurys. 30 listopada udział w konkursie piosenki filmowej musicalowej Jeśli potrafisz, skakuj na afisz. 10 grudnia koncert i kołekowe spotkanie z piosenką wystąpili w Donacy z spotkaniu w atrakcyjnie i Mikołaja Domotu. W czasie imprezy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego Rzeka Jezioro Zale dla ludzi i zwierząt w Rynku Polskich Gór. 18 grudnia przedsiębiorstwo się spotkanie Góry Motocyklowej Majowa, w którym wziął udział również zespół Teraz My, wykonujący kilka utworów o tematyce świątecznej. Spotkanie zakończyło się wspólnym polędowaniem. 20 grudnia występ w czasie świątecznej sesji Rady Gminy Gminy. To było pan Radio. Amatorskie ruch artystyczne, amatorski nas składający się z 4 osób dorosłych, zespół śpiewaczy i Głowiacy, około 20 osób, zespół wokalny Bąble, najmłodszy, zespół wokalny Bąble, bardzo starszy, zespół wokalny Dzieciaki Średni, zespół wokalny Teraz My, jeśli chodzi o też młodzieżowe. Wykonawcy indywidualni 12 osób w wieku od 6 do 26 lat. Inne szkolenia, kto wydał się szkolenia ośrodka rozporowniczego, izby rolniczej, sesje rady gminy, zebrania partii, organizacji społecznych i imprezy z wynajęciem stawicza mieszkańców gminy. To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdania z działalności. Apply na 2017 rok mamy tak zajęcia stałe, praca ciągła, próby zespołu Teraz My, Dzieciaki, Bąble, Góry Głowiacy, Kawałek Spina oraz wykonawcy indywidualnych, spotkania sekcji bridge'owej, grupy motocyklowej Lajowa, koła nr 52 Polskiego Związku Wędkarskiego. Imprezy i konkursy. To już było, czyli ferie zimowe, jako 13-24 lutego. Mieliśmy kompleksowy program, zrealizowany się w 100%. 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet, właśnie impreza. 22 lata byłem chory. Obejrzałem tego zdjęcia i mogłem nie słuchać. Leżąc w łóżku.
Koncert kolęd dla storadek od grupy świąt 6 stycznia. Anioł Mądra Szanna, pożegnamy zimy, powitanie wiosny wraz z grupą pięknej Majowa, czyli to również już było w marcu. Na miesiąc maj, konkretnie na 23 maja, szykujemy język inny konkurs piosenki pieśni religijnej. Na dniach roześlemy regulamin po szkołach, wszystkich naszych szkołach oraz do Boga, czyli do Młodzieżyna, między innymi do Słowic, bo ze Słowicami współpracujemy, prawdopodobnie do Rybna, no to inny po prostu gminy. Chcemy zrobić, żeby to była impreza między gminy, bo to była pierwsza impreza. I to będzie 23 maja. 3 czerwca, otwarcie lasu, proszę o udział, obchody Dnia Dziecka, współudział, 24 czerwca, otwarcie sezonu kajakowego. Jak się nic nie zmieniło, mam takie daty, też podane. W czasie wakacji, tak jak w roku ubiegłym, przygotujemy 3 tygodnie takiej formy zorganizowanej. Codziennie będą odbywać się zajęcia, w roku ubiegłym zajęcia brało udział do 30. Do 30 dzieci. Różnie to bywało, wakacje do dzieci w tym mieszkaniu. W miesiącu sierpniu chcemy zrobić drugą edycję turnieju Sole Gminy Iwu. Mam nadzieję, że może w tym roku weźmie udział w tym turnieju więcej gmin, tym przekażą więcej soles. W miesiącu październiku, jak co roku, zaplanowane nam współudział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 11 listopada odbędzie się po raz kolejny już koncert z okazji odzyskania niepodległości. Mikołajkowe spotkanie z piosenką, bo też będziemy w pierwszej dekadzie grudnia, też impreza druga się cykliczna. Poza tym mamy zaplanowany konkurs plastyczny promujący wędkarstwo i ekologię dla szkoły nr 52 Polskiego Związku Wędkarskiego w Głowie oraz współorganizowanie zawodów wędkarskich w miesiącach od maja do września. Jak co roku mamy odrębnie zaplanowany udział w konkursach, przeglądach i festiwalach. Festiwal piosenki Damianka w Głowie, Festiwal piosenki rozszerzania w Warszawie, Festiwal piosenki Unikana w Warszawie, Festiwal piosenki Słowikona w Warszawie, Festiwal piosenki Ucięcej w Polsku, Przewodnik Muzyczny Gama Prosteniny, Konkurs Piosenki Wiśni Religijnej w Redzanowie, Konkurs Piosenki Wakacyjnej z Zaprzedniem, Wojewódzki Przegląd Rewolucji Zespołu Artystycznych w Polsce, Przegląd Wojewódzki Mikrofon dla Seniora w Polsku, Mazowiecki Przegląd Miejski Zespołu Prawa i Rozwoju, Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej z Zaprzedniem, Konkurs Muzyczny Wakacyjnej z Kulwica i Przegląd Muzyczna Jesieni w Prosteninie. Na dzień dzisiejszy to mamy zaplanowany udział właśnie w takich konkursach i przeglądach. Inne. Planujemy organizować dyskoteki dla dzieci w Poszek, głównie w kraju, zimowe wakacje. Będziemy organizować wycieczki do Parku Narodowego w Łodzi oraz inne. Organizowanie przedstawień teatralnych dla dzieci. Współpracujemy z Teatrem Artres Krakowa i Teatrem Psikus w Łodzi. Najbliższe przedstawienie odbędzie się 9 maja. Tutaj u nas Unią Światło Kultury. Oczywiście zaproszę ludzi z przedszkola i szkoły podstawowej w Głowie. Mamy zaplanowany wyjazd grupowy do teatru i na tym roku taki jeden wyjazd był zorganizowany. Pojechało ponad 50 osób, bo bardzo dobrze się zmieścili wszyscy, to dojechali swoimi samochodami. Poza tym planujemy organizowanie wycieczek krajoznawczych. Na pewno odbędzie się we wrześniu wycieczka w Bieszczadnym, z tego co wiem. Poza tym, jak co roku, proponujemy również odwiedzenie chętnych do współpracy SOES lub innych podmiotów z programem artystycznym przygotowanym przez zespoły Gminnego Ośrodka Kultury. Były jakieś propozycje, chyba odnośnie dla dziecka, ale to jeszcze chwilę nie zostało do ciebie wybrać. To jeżeli chodzi o plan na 2017 rok.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak widzieliście, bardzo obszerne sprawozdanie kierownik działalności nam złożył. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, żeby nie uciekło mi uwadze, chciałbym serdecznie podziękować koledze Przemkowi za soki i owoce. Zawsze pamięta od nas. Wielkie, wielkie dzięki koledze Przemku. Pozwolicie, przejdziemy do punktu 13. Interpelacje radzie i zapytania sołtysu. Widzę, że wszyscy jesteście zmęczeni. Na pewno pod obszerny temat dzisiaj był. Także proszę bardzo, jeśli ktoś ma jakieś pytania, pytać. Prosi o głos sołtys Rybicki. Prosi o głos radna Berna. Ja chciałam się zapytać, kiedy otrzymamy harmonogram odnośnie wpisywania mowy. Bo to są też imieni dostać i to są też, tak? Jest to imię internetowe. Tak, ale to się było w odnośnie pozytywnej. Nie śmierci, wody. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam ten punkt. Proszę pana wójta o odpowiedź. To bardzo proszę państwa, ja mam pierwsze pytanie, bo ja nie byłem na tej komisji, gdzie harmonogram. Ja tylko słyszałem o tak zwanym czterokrotnym, czyli kwartalnym odczycie liczników wody. Ja zapytałem pana Michała, czy pan Michał jest w stanie, żeby odczytać 4 razy. Nie odpowiedział mi, bo on mówi, musi to przeanalizować i musi to wypróbować chyba. Podobno się sprawdza pani Gabrysia, tutaj pani skarbnik mi mówiła, że pani Gabrysia Sulik mówi, że duże przyspieszenie jest. No to mówię, być może. Ale ja tutaj harmonogramu to na dzień dzisiejszy nie przedstawię państwu, bo ja się obawiam jednego. Jeżeli ten człowiek da radę, a powiedział, tu mi mówiła pani Renatka, że bo ja go nie słyszałem, ja go pytałem i się zawahał, ale mówił, że nie mówił tak. No to powiedziałem, jak dalej zobowiązanie radnych, to teraz musi się starać, bo jeżeli nie, to ja na pewno drugiej osoby nie zatrudnię w uzupełnieniu. Nie wiem, jeżeli obiecał, że tak harmonogram powinien dać i to będę od niego wymagał. Niestety tutaj powyka dobrze z Mitrowicki odnośnie grupki. Jeżeli będzie. Bardzo proszę o uwagę. Proszę państwa, jeżeli ten wniosek przejdzie i podpiszę umowę, to państwu powiem, jak to będzie wykonywane. Na dzień dzisiejszy jest grupka oczywiście wykonana, projekt, dokumentacja, mamy pozwolenie na budowę, a czy będzie robiona, to wszystko zależy od tego, jak otrzymamy dofinansowanie z zewnątrz. To ja szybko zmienię, ale nie ja tam powiem szczerze, że pan Rutkowski zobowiązał się do tego, że sołtys w każdej wsi zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, żeby mieszkańcy wsi wiedzieli, którego dnia mają spisywany licznik. A jeżeli kogoś nie ma, dlatego że później ludzie mają, dostają fakturę za pół roku czy za cały rok. W związku z tym mają zostawiać albo kartkę informującą o stanie licznika, albo po prostu
takie zdanie, że oportuniści mierzą nawet wysokość wjazdu do garażu. Ależ tak, tylko przepraszam bardzo, w tym momencie czuję się obrażona, ponieważ nie jestem oportunistką. Oportunista to jest ktoś, chyba tutaj źle pan użył po prostu to słowo i my wszyscy jako radne opozycyjne, w cudzysłowie rzecz jasna, czujemy się obrażone, dlatego że oportunista to jest człowiek, który jest bierny i dla własnych korzyści coś robi. Czyli pani pojęcia. Nie, to jest coś, który chce się przeciwstawiać z samego założenia. Nie, proszę pana, to proszę sprawdzić słowniku języka polskiego. Nie pisałem o pani w ogóle, tylko pisałem o tym, że była część radnych, która sprzeciwiała się zakup przerzucenia pieniędzy z wody, z budowy wodociągu na zakup samochodu. I to pani mnie byli oportuniści, oni się sprzeciwiali temu, żeby to zrobić. To ja rozumiem, tylko ja panu powiem, taka że... Jest, taka jest, taka jest... Słownik języka polskiego mówi jasno. Człowiek bierny lub gotowy, wszystko to wiąże się do okoliczności, do osiągnięcia własnych celów. Mylony często, pojęcie często mylone, w znaczeniu człowiek, który się opiera. To po prostu... Pani spojrzy jeszcze do słownika wyrazu obcego bardzo... pańskiego. To bardzo proszę to sprawdzić. To jest zaczerpnięte z łaciny i bardzo proszę drugi raz tak nie używać. Dziękuję bardzo. Dobrze. Mam pytanie do szanowni państwa, czy zamykamy interpelację? Zamykamy. Czy są uwagi co do protokołu? Ja to nie wiem. Kto ma uwagi? Proszę bardzo. Są zaniesione uwagi. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Poprawkami. Oczywiście. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na ten czas jest 14 radnych, a więc pan Cieślak opuścił obrady, nawet nie mówiąc z jakich powodów. Proszę o głos pani skarbnik. Ja tylko dopowiem jedno zdanko, że a propos tego harmonogramu odczytu tych wodomierzy, to może karta nie poszła do sołtysów, ale na stronie internetowej pojawił się taki harmonogram i tam można podejrzeć sobie. Szanowni państwo, spotykamy się po 20 maja na następnej sesji. Weźmiemy drogi powiatowe, wojewódzkie, bo słusznie już będziemy na ten temat wiedzieli i będziemy dyskutować. Jeśli chodzi o sesję absolutoryjną, planuję to czekać. Dziękuję bardzo. Zamykam 29.